Jak było powiedziane, dobry wieczór wszystkim, widzę Fredrum numer 30. Dzisiejszym naszym gościem specjalnym jest właściciel Widzewa Łódź, pan Tomasz Samirowski. Tak jak mówiłem, zaczynamy o godzinie 20. Pewnie porozmawiamy sobie na tematy związane z Widzewem i nie tylko, bo pewnie tematów jest dużo, aby rozwinąć też ostatni wywiad pana Tomasza, chociażby w robotniczym talk show, na pewno znajdzie się tutaj dużo chętnych do zadania pytań, które nie pojawiły się w programie. Natomiast ja ze swojej strony poproszę was o retweet i oczywiście czynny udział w rozmowie. No i dużo pytań, bo my tutaj oczywiście będziemy, jeżeli pozwolicie, to będziemy raczej, chcielibyśmy, żeby być tutaj stroną, która tylko będzie dawać głosa. Ale jeżeli nie, to oczywiście mamy swój plan przygotowany pod rozmowę z panem Tomaszem. Także dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Cześć Sławek, witam pana Tomka i zaczynamy. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Zaczynamy Widzew Red Room 30. I może tak na rozgrzewkę, jesteśmy świeżo po finale Mistrzostw Świata. Jak panu się podobał ten finał? Bo ja muszę przyznać, że to był najlepszy finał zdecydowanie, jaki dane było oglądać w moim życiu. A takie świadome finały oglądam od Italii 90, więc to było coś fascynującego, jak pan to przeżył, jak pan to odebrał, niech pan powie. Zresztą finał fantastyczny, faktycznie ja uważam, że no, najlepszy chyba, jaki widziałem, także no, zresztą cały turniej był bardzo dobry, także myślę, że patrząc, no to był taki no, wspaniały akcent i przede wszystkim no, no taki pojedynek, tak, no Mbappé i Messi, no to ten dodatkowy smaczek, jakby no gdzieś tam rywalizacja, no absolutnie super. Dla mnie to był no, taka kwintesencja futbolu, no bo w futbolu chodzi o emocje, tych emocji było dużo, no kibicowałem też jakby Francji i myślę, że się nikt nie spodziewał, że się tak podniesie, tak, no i to w pewnym momencie się przeważało i praktycznie no też chwilę przed końcem przypomniałem się też Holandia, tak, no, która mogła te, jakby strzelić, zostać mistrzem świata i to po raz drugi Francja też mogła być, no bo przecież idealna sytuacja przed samym jakby końcem. No tak, tak, zdecydowanie. No ale myślę, że Francuzi mają taki potencjał, ich piłka posiada tylu wspaniałych piłkarzy. Mbappé to jest młody cały czas człowiek, 23 lata, więc myślę, że na następnym mundialu Francuzi znowu mogą mu odegrać czołowe role, jak nie sięgnąć po ten złoty puchar. No dobra, przejdźmy tutaj do naszych może spraw widzewskich. I tak jak zaczęliśmy sobie od mundialu, to tak jakby kibic Widzewa chciał poznać bliżej Tomasza Stamirowskiego jako kibica. Jak się zaczęła historia Tomasza Stamirowskiego z Widzewem? Z Widzewem? No, zaczęła się dosyć wcześnie, tak. No ja generalnie można powiedzieć tak, no świadomie, bardzo dobrze na przykład pamiętam, mówiąc o Mistrzostwach Świata 78 rok, tak. No to były mistrzostwa, w których miałem 10 lat, także no pierwsze takie przeżywane, że tak powiem, w pełni świadomie, także przeżywałem i te wieczorne jakby mecze. No widzę, w tym momencie się pojawił, tak, no zabrał mnie wujek na pierwszy mecz, no to był z Arką Gdynia, chyba tam 78 czy 9, no i od tego czasu jakby zostałem na Widzewie, tak, no miałem okazję, no też super uczestniczyć no, w meczach pucharowych, byłem na Liverpool, który naprawdę mi został mega w pamięci, tak, no to było piękne przeżycie, kiedy wygraliśmy jakby 2-0, no i później jakby no cała droga, tak, można powiedzieć, no kibicowsko, tak, no bo pierwszym to nie jest tak, nie zaliczam się do kategorii gdzieś tam ultrasów czy wyjazdów, ale można powiedzieć, no, dla mnie dzień meczowy to zawsze byłem jakby też z klubem, tak, no, to jest jakby śledzenie, no a później no taki aktywny powrót, no to w momencie już jakby też po reaktywacji, no w pewne tak bliższe epizody, to na przykład z ciekawości na jednym z meczów się opiekowałem sędziami, tak, no bo pracowałem z Zbigniewem Przesmyckim, szefem sędziów i też raz zostałem poproszony, gdzie byli sędziowie z Francji, żeby się nimi opiekować, tak, no to też jakby wtedy się zajmowałem, tak. No ale to jest jakby śledzenie, no przez wiele, wiele lat jakby klubu bycie z klubem. Panie Tomaszu, to ja zapytam, czy według pana ten Widzew dzisiejszy, już za pana sterów, jest to Widzew najzdrowszy, jako najzdrowszy organizm, który powiedzmy, że na Widzewie występował, bo mieliśmy różne momenty, lepsze i gorsze, ale czy w pana opinii, wiadomo, że tutaj opinia może być nie do końca miarodajna, natomiast chciałbym wiedzieć, czy w pana opinii ten Widzew dzisiejszy jest najzdrowszym organizmem,
dotychczasowych widzów, których się tutaj pojawił, no bo mieliśmy i pana Cacka, i mieliśmy epizod pana Bońka, i mieliśmy oczywiście lata 90. i lata 80. Ja oczywiście tych lat 80. nie pamiętam, natomiast czy jako funkcjonowanie klubu, czy ten Widzew dzisiejszy jest najbardziej poukładanym Widzewem w historii? Nie, no, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, najzdroższe, tak? No, pytanie, znaczy myślę, że każdy jak kibic no, to ocenia przede wszystkim klub pod kątem jakby sportu, tak? Ja można powiedzieć, no to jest jedno, no nie ma co porównywać. No, wielki Widzew, no to były oczywiście lata, początek lat 80. i to nie tylko były no, mega sukcesy, tak? No, w sensie jakby dojście do półfinału Ligi Mistrzów, tak? No, odpowiednik jakby dzisiejszej, no to nam naprawdę mega sukces, czy tam jakby rywalizacja, czy z Juventusem, czołowymi klubami w tym czasie, także to jest jakby jeden element, no później drugi oczywiście też jakby Liga Mistrzów, tak, czy drugi, no tutaj końcówka lat 90. Także przez perspektywy sportowej to jest jedno, no myślę, że to jest przede wszystkim odbiór. Ja nigdy nie śledziłem, tak, no jako kibic, no ja nigdy się nie zastanawiałem, czy Widzew jest oczywiście tam zdrowo poukładany, czy nie wiem, no tak jak na czasy można powiedzieć, no też Widzewa w latach 90. tak, tych sukcesów, no patrzy się też przez pryzmat na późniejszych długów, tak, no i później co nastąpiło samego upadku klubu, także w pewnym sensie ciężko jest pewne epoki i porównywać. Wiadomo, że była organizacyjnie specyfika wielkiego Widzewa, tak, w latach 80., bo to było tak naprawdę, no za co ludzie kochali Widzew, no to było też powstanie z niczego, tak, no pamiętajmy, że to były czasy, kiedy Widzew musiał zacząć rywalizować z klubami znacznie, że tak powiem, silniejszymi. No wtedy była to grupa klubów wojskowych na czele z Legią, czy tam jakby Śląskiem, tak. W tych czasach no to były kluby górnicze, gdzie górnictwo było potęgą, tak. I w pewnym sensie klub, no też lokalnie wiadomo, że rywalizowaliśmy tu z ŁKS-em. I nagle klub, który dzięki no, grupie osób, która robiła pewne rzeczy z konsekwencją, no po prostu się wybił, tak. Także można powiedzieć, no, organizacyjnie. Wiadomo, że wtedy było to dopasowane do czasów, inaczej się pozyskiwało jakby graczy, co innego było załatwianie, jeżdżenie, no, ale można powiedzieć, no wtedy organizacyjnie na pewno tak, Widzew potrafił się przebić, także mu uznał, że organizacyjnie potrafił się wybić, a teraz no, na tle ostatnich lat to na pewno mu uznał tak, no to jest jakby... Nie chciałbym się też porównywać, tak? No to jest bardzo subiektywne, tak? No co jest z tyłu, no bo kluby można obiektywnie porównywać, no czy robią, że tak powiem, wynik sportowy w ramach dostępnego budżetu, tak? No myślę, że na końcu to jest ważne. Pamiętajmy, że w ciągu XXI wieku no ten klub przeżył dwie upadłości, tak? Także to też trzeba mieć dziś z tyłu jakby głowy. No tak, tak. Zbigniew Monik, nasza legenda, zawsze powtarza, że zakochał się w Widzewie, bo Widzew to był klub robotniczy, to był klub zwykłych ludzi, a nie żaden właśnie resortowy, podpięty pod jakiś resort. I dlatego tak było, i dlatego ten klub porwał masę ludzi w całym kraju w tych czasach. Ludwik Sobolewski to też był człowiek wizjoner, który troszeczkę sięgał dalej niż ta piłka nasza wyglądała w obecnych czasach. Czy z pana perspektywy w naszej piłce w obecnych czasach jest możliwe takie wizjonerstwo, czy jest możliwość zbudować zdrowy klub, który na pewno może nie nawiązałby wprost do tych największych sukcesów Widzewa, ale chociaż próbował. Czy jest to możliwe w dzisiejszej piłce w naszym kraju? Jak pan myśli? No to jest kwestia przełożenia jakby skali, tak? No bo można powiedzieć, no budowa klubu na rynku jakby lokalnym, którym jest Polska, no to pokazuje przykład Rakowa, tak? Że przykład Rakowa pokazuje, że można się przebić i w pewnym sensie realizować ze znacznie silniejszymi klubami, za które no, trzeba uznać na pewno tam chociażby Lecha czy Legię, tak? Budżetowo, zaplecze, wszystkich innych, tak? I o tym trzeba pamiętać. No drugie, także drużynę można jakby pozbierać. No wizjonerstwo, no też drugi element, czego zabrakło, żeby Widzew miał to jakby trwałe, no to pamiętajmy, że dwa elementy, które każdy gdzieś tak ocenia też z klub, no czy powiedzmy akademia. No Widzew na przykład nigdy akademii nie miał, tak? Widzew był oparty na świetnym jakby po pierwsze scoutingu,
Tak, to jest pierwsze, czyli dobór graczy, no, o którym wszystko się mówiło. Tak, no, też mnie dużo rozmawiałem, jak Sobolewski dobierał graczy, tak, no, jak to była charakterystyka i zarówno psychologiczną bardzo stosował, jak i no, na przykład sposób biegania mnie bardzo zaskoczyło, tak, jak rozmawiałem z ludźmi, że też patrzył i po sposobie biegania też bardzo mocno oceniał jakby zawodników. Tak, no, co tworzyło później no, tą szybkość czy dynamikę, którą widzę się też charakteryzował. Także jeden element no, to jest jakby było położenie na naprawdę no, dobór pewnej drużyny, scouting, co uważam, że pewne elementy można przenosić, tak? Czyli można się starać, jeżeli patrzymy znowu analogię do Mistrzostw Świata, no, Chorwacja, która ma 4 jakby miliony tam mieszkańców, tak, i kolejny sukces na tych mistrzostwach, no to pokazuje, jak ważna jest kwestia właśnie charakteru, jak kwestia z mentalności, nastawienia, tak, że jadą na te mistrzostwa i nie wiem, jak sobie tam czytałem i trener mówi, no kto tylko myśli o wyjściu z grupy, to lepiej innych na mistrzostwa nie jedzie, tak, i taki przekaz, tak, no bo to nie dla nas, tak, i to jest coś, co jakby też później buduje drużynę. Także pytanie jest kompleksowe. No, pewne rzeczy uważam na rynku krajowym można przenieść, na rynku międzynarodowym. No, nie oszukujmy się, futbol jest związany z pieniędzmi, tak? I świat odjechał w sposób kolosalny. Także jeżeli porównujemy, nie wiem, no widzę budżeta, czy budżet Widzewa, który gdzieś tam, nie wiem, 8 milionów i zestawimy no, z budżetami tam klubów, nie wiem, Manchesteru, czy tam 800 milionów, czyli 100 razy większy, tak ponad już teraz ta różnica, no to tą różnicę będzie widać, tak? No to żeby grać systematycznie, no to praktycznie przejść już nie tylko dla Widzewa, tak, ale dla wielu klubów jest kolosalne, tak, żeby rywalizować no, z tą grupą jakby klubów. Także no tutaj nie stawiałbym, powiedział, że oczywiście w jednostkowym meczu można to zrobić, ale że w sposób systematyczny, nie wiem, rywalizować jakby z największymi, no to już jest mega trudne, tak? No potrzeba wielu lat, żeby tak jak można powiedzieć, od tych sukcesów upłynęło 40 lat, kiedy graliśmy w Lidze Mistrzów, no to troszkę też jakby zabierze, żeby z powrotem wrócić i szczeble pokonywać, tak? No tak, a według pana jaka jest diagnoza tego, że duże firmy, nie wiem, koncerny, powiem tak kolokwialnie, nie pchają się do polskiej piłki, do polskich klubów. Czy to jest tylko jakimś skutkiem tego, że poziom polskiej piłki jest jaki jest, ligowej? Czy może jakieś pan widzi inne tutaj problemy naszej piłki, że jednak ci wielcy gracze z zachodu nie patrzą łaskawie na naszą ekstraklasę. Zresztą musimy rozróżnić, że rozumiem, że pytanie dotyczy jakby sponsoringu, tak? No bo to trzeba popatrzeć na dwa elementy, tak? No jeden to jest, upewnię się, tak? Czy mamy na myśli sponsoring? Tak, tak, bo wie pan, może rozszerzę, bo jednak jak popatrzy się na naszą ekstraklasę, to ona jest fantastycznie jednak opakowana. Kanał Plus pokazuje to w sposób naprawdę profesjonalny. Stadiony doczekaliśmy się dzięki Bogu w końcu nowych. My też, nasze serce Łodzi może trochę za ciasne, ale własne, jak to mówią. I jednak te zachodnie firmy jednak no, nie widać tego niestety. No. Znaczy, no, w sponsoringu jest silna dominacja, tak? No, jest dominacja buchmacherów, no, część jest jakby też międzynarodowych, chociaż największy jest STS jakby Polski, no, są spółki Skarbu Państwa, no, międzynarodowy, no, to jest kwestia dotarcia od decydentów, tak? No, ja uważam, że najważniejsze jest, no, że tak powiem, no, miejsce, w którym są podejmowane decyzje. I po pierwsze, no, te decyzje, rzadko te koncerny, no, mają jakby silną autonomię lokalną, tak, no też, nie wiem, no, rozmawiałem z paroma koncertami, no skorzystałem, no byłego, znam z Velvetu, chociaż był prezesem Gillette, tak, i jak patrzyłem, czy Gillette, które międzynarodowo jest, no to na przykład to się rozbijało od brak autonomii, tak, lokalnej do podejmowania tego szczebla decyzji, tak, żeby wspierać na przykład, no, kluby nawet na poziomie akademii, tak, i tu dochodzimy, no, gdzie jest, jakby jest w tych koncernach jest poukładana decyzyjność. No drugie jest podochodzenie, znaczy bardzo ciężko, no pamiętajmy, że w Lidze Mistrzów no tam trzeba być, tak, no polskich klubów po prostu tam nie ma, tak, no była Legia i to jest też szczebel zauważalny z perspektywy dużych koncernów, tak. No trzecie, no także myślę, że obecność w pucharach jest jakby też niezbędna, żeby przyciągać takie międzynarodowe. No trzecie to jest po prostu, no
też docieranie, no to trzeba wykonać olbrzymią pracę, żeby no, tym łańcuszkiem teraz jest troszkę łatwiej dotrzeć do tych decydentów, no próbować ich nakłonić, żeby przyjechali, spojrzeli, no i budować jakby coś, co też odróżnia, no tu jest olbrzymia praca, jeżeli chodzi o właśnie no, digitalizację czy komunikację, tak, no bo większość, no, można powiedzieć, no, sponsoringu opiera się na związku z wartościami, które niesie klub, tak, no, to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, będzie się ekscytował, że w innym kraju są rozgrywki lokalne, tak, no trzeba pokazać po pierwsze emocje, które zawsze przyciągają, no drugie pokazać, że te emocje pociągają za sobą jakby ludzi, tak, i trzecie, no mieć określone wartości, tak, no bo dużo koncernów jest cały nurt ESG i dużo koncernów wszystkich innych wiąże się z klubami, które mają wartości, tak, i wtedy się wiąże. Panie Tomaszu, jeszcze tak wrócę do tych naszych klubów tak bardziej ogólnie. A czego pan myśli jako właściciel klubu? Czego brakuje naszym właścicielom naszych klubów polskich? No, głównie chodzi mi o Ekstraklasę i o Pucharowiczów, bo obserwuje pan tą naszą piłkę od lat i nie ma pan wrażenia czasami, że klub, który zdobywa Mistrzostwo Polski, często się wręcz osłabia, a nie wzmacnia. Wszyscy pamiętamy awans Widzewa do Ligi Mistrzów. No i wtedy klub został znacząco wzmocniony. No, odszedł właściwie Andrzej Woźniak, ale przyszedł inny reprezentacyjny bramkarz Maciej Chrzęsny. Przyszedł Radek Michalski, przyszedł Sławek Majak, przyszedł Dębiński, Wojtala z Lecha i udało się tą Ligę Mistrzów zrobić. Czy według pana czasami brak odwagi jest tym właścicielom, ryzyka, zaryzykowania po prostu? No to jest trudne, jakby trzeba by podzielić, tak, znaczy no myślę, że pierwszy okres, jakby patrzył na XXI wiek, no to Wisła Kraków i pan Supiał, którego marzeniem było Liga Mistrzów i chyba no Wisła Kraków no to nie był element, którym, nie wiem, brakowało odwagi czy gdzieś budowania, tak? No brakowało tego, no nie wiem, czy łutu szczęścia, czy krawki na D, czy wszystkich innych, żeby do tej ligi... Losowaniu, panie Tomaszu, losowaniu szczególnie chyba wtedy w Wiśle brakowało szczęścia. No tak, nie, ale powiedzmy, to jest pierwszy taki etap, no taki, którym jakbym miał patrzeć jakby teraz, tak, no to na pewno no, gdzieś tam zabrakło, no i w pewnym momencie się to wypaliło, tak, no także nie można powiedzieć. Także no, drugi jakby taki klub, no to jest Legia. No i też pamiętajmy, że Legia no, przechodziła pewne zmiany, tak, no także sama transakcja, tak, czy rozliczenie Nowyskiego z Leśniodolskim też spowodowało pewne obciążenie jakby finansowe, jakby klubu, tak, no budowa ośrodka, no to też jakby duży element i trochę myślę, że tam jakby no brakowało i zarówno pewnej decyzyjności, tak, bo Legia ma no, może bardzo duży potencjał, tak, no to nie ma co jakby kryć czy budżetowo i trochę zabrakło no gdzieś tam jakby myślę, no też jakby decyzyjności czy doświadczenia, jakby mówię, no bardzo ciężko jest oceniać jakby innych też jakby właścicieli, no bo myślę, że to nie jest taki łatwy kawałek chleba, no każdy się troszkę po pierwsze uczy, nie wszyscy, którzy wchodzą do piłki są mamitami, decydentami biznesowymi, tak, bo tak się mówi, o ktoś wchodzi z biznesu, tylko podzielmy osoby w biznesie, które podejmują decyzje i osoby, które nie są doradcami, czy gdzieś tam w tej roli nie uczestniczyły, tak, i to trzeba, także tutaj to można powiedzieć tak, no wydaje się, że troszeczkę gdzieś tam jakby zabrakło, no Lech z kolei był zawsze tak budowany z pewną ostrożnością, znaczy bardzo systematycznie oczywiście się zachwycamy, czy ostatniej drogi mi się udała Akademia wszystkich innych, tak, ale Lech no nigdy, że tak powiem, nie szalał, tak, czyli no mimo też bogatego zaplecza, no to myślę, że oni zawsze w tych ryzach finansowych się dosyć jakby też mocno trzymali, także no tutaj zabrakło, no faktycznie zabrakło, no czasami to decyduje, no że tak powiem, indywidualności, tak, no które biorą i później zakręcenia się, tak, no zabrakło tego, żeby ktoś wszedł, no bo później łatwiej byłoby chyba zostać na pewnym poziomie, tak, no gdzieś tam jakby dalej. Panie Tomaszu, a ma pan swój wzór taki czysto sportowy i biznesowy, jeśli chodzi o klub piłkarski? Może to być nawet zagraniczny klub, aczkolwiek tam będzie łatwiej znaleźć zespoły bliższe panu serca, jeśli chodzi o prowadzenie, ale jeśli znalazłby pan zespół, klub sportowy w Polsce, który jest w pana ocenie prowadzony pod względem sportowym i biznesowym najbliższy temu, jak pan widziałby Widzę w przyszłości, to jaki to byłby klub?
że Polska ma ograniczone, tak, no większość, znaczy na pewno no, patrzę bardzo mocno na Raków, tak, no bo Raków można powiedzieć, tak, czy pan Sierczewski, który jest z X-Komu, po prostu ja widzę, jak wprowadza pewne jakby zasady biznesowe, tak, no pamiętam, jak kiedyś wielkim szokiem było, jak widzowie tam, nie wiem, robimy ogłoszenie i prezesa, tak, no w Rakowie nikt się nie dziwił, tak, że on dawał ogłoszenie, jak szuka jakby, bo chce rozszerzyć i ściągnąć jak najlepszych, tak, czyli pewne mechanizmy, które są jakby standardami, czy z panem Frelikiem, czy współpraca z psychologiem, tak, no po prostu myślę, że trafił bardzo dobrze oczywiście z trenerem, tak, no ten poprzunem i to jest jakby, no trudno powiedzieć, jakby Raków wyglądał, jeżeli by robił zmiany trenera, tak, no bo pewnie czy później zawsze trener i to jest pewien test na klub, ale jest pewien model, no właściciel jest też blisko jakby tego, co się jakby dzieje, czyli trzyma kluczowe elementy, jakim właśnie był dobór osób, tak, no też w międzyczasie, no też były zmiany prezesa, no czy pan Cygan jakby też ciągle jest jakby w orbicie jakby klubu współpracuje, ale prezes został zmieniony, ale ciągle jakby pewien kierunek jest utrzymywany, także i te klocki są systematycznie układane, jeżeli chodzi o drużynę, także to jest jeden jakby wzór, no drugi oczywiście Lech, no widzę pewną jakby spójność modelu, tak, no bo to zawsze ja z biznesu jestem nauczony, czy patrzeć na spójność, no Lech oczywiście pod kątem akademii, no będzie, to jest duży atut, tak, no pracował na to naprawdę wiele, wiele lat, no ma bardzo dobre zaplecze, a przede wszystkim, jeżeli ktoś ma jakby akademię, no to musi mieć zintegrowany, że tak powiem, model z pierwszą drużyną, no akademia, czego brakuje teraz Legii, tak, no tak wydaje się, że świetna gdzieś tam infrastrukturalnie akademia, no potencjał do ściągania jest też gdzieś jako bardzo duży, no ale brak jest kolej, no gdzieś tam chęć sukcesu wszystkich innych, to jest brak z pierwszą drużyną. Jeżeli tego nie ma, tak, no to też ten model nie zadziała. Także Lech uważam, że to jest drugim takim klubem, który gdzieś tam patrząc na spójność, zaplecze, oczywiście też budowanie jakby wiadomo, że kibicowskie tam jest łatwiej, no bo Lech jest praktycznie klubem wielkopolskim, tam bez konkurencji, no Warta troszeczkę, ale to jest jakby no gdzieś tam ułamek. Także to są jakby no te dwa kluby, które bym jakby wskazał na pewną jakby drogą, którą kompilacją powinniśmy iść. Wydaje się, że trenera mamy równie dobrego, co trener Papszun. Akurat z tym trafiliśmy w mojej opinii równie dobrze, jak może nie, jak nie lepiej, bo wszystko wskazuje na to, że trener Niedźwiedź jest, no może się to powtórzyć. Może się powtórzyć historia z Rakowa, gdzie trener przychodzi praktycznie nieznany, bo mi trener Papszun wcześniej nie był znany i tak jak wielu kibicom trener Niedźwiedź, a jednak pokazuje to, że gdzieś znikąd można wyciągnąć trenera, który naprawdę ma warsztat i potrafi poprowadzić duży klub, jakim na pewno jest Widzew. Znaczy na pewno jest dobry potencjał intelektualnie i pod kątem jakby warsztatu. No później to jest szereg elementów, tak? No to jest jakby kolejnym. Pierwsze to jest jakby wiadomo, widać jaki jest, że tak powiem, też efekt, jeżeli jest postawienie na pewien model i go, że tak powiem, dopracowanie do perfekcji, tak? No proszę zauważyć, że Raków nie ściąga, to nie jest jakby też patrzenie na byleby ktoś miał tam nazwisko, tak? No to jest dopasowywanie tych elementów, które pasują do drużyny, tak? Także pewną wizję jakby trener jest istotne, no ważne, żeby być w tym konsekwentnym, tak, no drugie to jest jakby wejść umiejętnie na wyższy poziom, jest zawsze dylemat, tak, czy drużynę jakby czasowo, że tak powiem, całą unosić, tak, czy jakby no starać się wkomponować gwiazdy, które no powodują pewne kominy, czy pewną jakby, to jest zawsze no dosyć trudne, tak, no bo myślę, że nie da, no to już musi cała drużyna też iść po prostu systematycznie w górę. No na pewno bym powiedział tak, no ja wyrażałem, zresztą tu nie kryję, no uważam, że potencjał jakby, jeżeli chodzi o trenera, no drugie, no to jest jakby, no też warsztat, no prawdziwe te elementy się poznaje, kiedy przychodzą też trudne chwile, tak, no pamiętajmy, że to jest też jakby mega wyzwanie, zresztą Raków też będzie to miał przed sobą, tak, na razie cały czas wchodzą wyżej, mają o co walczyć, a to też później zostaje wyzwanie, jeżeli by się okazało, nie, mają mistrzostwo, a i się już wyczerpuje, że tak powiem, widzą sufit, tak, w tym, co osiągną. No tak, czyli konsekwencja, obranie jakiegoś celu, jakiejś strategii i konsekwentne dążenie do niej. Więc może znaczy, właśnie przejdźmy do... Tak, proszę. Tak, no to nam, znaczy, no każda też osoba, czy trener wszystkich innych, no po pierwsze musi mieć
wsparcie wewnętrzne. No, piłka jest jakby, no też trener widać, zresztą to było chyba po twarzach trenerów na Mistrzostwach Świata, już nie wspominałem jakby naszego, że jest to olbrzymie napięcie, tak? Także jest istotne, no gdzieś tam tworzenie no, odpowiedniej atmosfery, takiej budowy pracy, no, doskonalenia się, rozumienia, no bo na końcu też na trenera spadają pewne decyzje, tak? Czy zrobić zmianę, nie zrobić, no, za późno i to trochę koncentruje i pewne rzeczy jakby budowanie takiego warsztatu zaufania, wspólnego celu, tak, że budujemy z perspektywą troszkę dłuższą, tak, no to jest, myślę, że jest bardzo istotne w klubie, tak, że wiemy, że jak presja może, że tak powiem, no też zniszczyć jakby każdego, tak, no to są najsilniejsze jakby jednostki jakby w piłce, no podlegają tej presji. Jasne, oczywiście, było widać nawet Robercie Lewandowskim w trakcie mundialu, jak duża presja była na nim i jak te emocje buzowały. To teraz może pomówmy sobie o przyszłości naszego klubu. Przejdźmy do tego. Gdy naszym gościem był prezes Mateusz Dróż, rozmawialiśmy sobie, że o tym, że klub planuje stworzyć taką swoistą mapę drogową, nazwijmy to, dokument, który będzie mówił o tym, co chcemy zrobić przez najbliższy okres czasu. Tam chyba bodajże była mowa o 5 najbliższych latach. I jak Tomasz Stamirowski jako właściciel RTS Widzew Łódź widzi nasz klub w perspektywie tych 5 lat, jego rozwój? Czego pan by chciał, czego pan by oczekiwał, o czym pan by marzył? Znaczy to jest złożone, ja mam całość rozrysowane, zresztą też przekazywałem tak wiele elementów. No strategia jakby no, musi być oparta o, że tak powiem, też możliwości. Tak? No, mnie życie nauczyło, że pewne etapy no, trzeba robić. Także każdy, kto widział no, pierwsze dwa, można powiedzieć, no, ten okres jakby pierwszy, tak, jeżeli patrzymy no, z perspektywy gdzieś tam półtora roku od przyjęciu, no to było pierwsze, to jest wzmocnienie pionu sportowego. Tak? No, to jest, uważam, absolutnie, co było kluczowe, niezbędne i tu nie mówię tylko o wyborze. Ale wszystko, co jest z tyłu, tak, jeżeli chodzi o gdzieś tam rozbudowę całego sztabu, tak, no, pracy analitycznej, w tym wszystkim, no, samego scoutingu, którym możemy pracować w sposób systematyczny, tak, czyli no, też się uczymy wzajemnie, tak, no, są pewne, można powiedzieć, nie wiem, ja nie będę tu się mądrzył, tak, czy na temat umiejętności czysto piłkarskich, no, ale mogę powiedzieć dwa słowa, czy nie wiem, ktoś do jakiejś tam wizji Widzewa, tak, tego widzewskości pasuje, czy nie pasuje, tak, no, po pewnych zachowaniach, czy wszystkich innych, czy rzeczywiście jest kwestia jakby budżetowa w tym wszystkim. Także pierwszy etap, no, to jest jakby sport, tak, to musimy robić, wzmacniać i to musimy wchodzić, starać się jakby tą drużynę jakby budować, tak, i to jest jakby jeden taki, no, mocny kamień jakby milowy. Drugie, gdzie możemy szukać jakby przewag, tak, no to przewag, no na pewno w krótkim nie zrobimy klubu, który można budować o akademię, efekty akademii, no trzeba to robić, ale to będą w perspektywie wieloletniej, tak, no, nim Lech zaczął czerpać korzyści, no to upływa naprawdę, no to bardzo długi okres czasu, także uważam, że to, co w krótkim jakby ze sportem jest absolutnie doskonalenie jakby scoutingu, tak, no stąd nie wiem, usłyszeliśmy, czy Bukonta, jak Bradford robił, szuka przewagi przez dział analityczny, no to są oczywiście bardzo dużo platform powstało, tak, no, na bazie danych tam z White Scouta, Instatu i przeglądaliśmy wszystkie platformy, no, które później pomagają profilować graczy, patrzeć, jak oni pasują wszystkich innych, tak, i robimy też własną jakby, no też platformy oceny, także tu jest mega istotne, tak, żeby jeżeli chodzi o scoutingu, no to brać graczy, którzy będą pasować i nie tylko kierować się, bo ludzie w piłce często patrzą na przeszłość, tak, bo ktoś miał tam nazwisko wszystkich innych, no tylko starać się jakby robić, tak, także drugi element, no, który musimy szukać przewag, tak, no, tak jak historycznie był Widzew, no to szukać jakby graczy, którzy pasują, no musimy też wzmocnić ocenę psychologiczną, jak pasuje ktoś do zespołu czy wszystkich innych, tak, no to są jakby nie tylko na czuja, to są pewne narzędzia, które trzeba jakby pracować, tak, i to jest ten element jakby ważny, no trzeci, jakby jeżeli chodzi o mapę taką drogową, no to jest można powiedzieć tak, no nim dojdziemy do efektu z akademii, to my musimy wprowadzać jakby młodych graczy,
Tak, to uważam jest niezbędne i to jest jakby konieczne, czy ten gracz będzie, że tak powiem, ja chciałbym, żeby od dziecka ktoś trenował z koszulką Widzewa i na pewno to jest jakby dla mnie super, ale najpierw trzeba umieć też wprowadzić gracza, który tu przyjdzie, podzieli nasze jakby wartości, tak, i stanie się Widzewiakiem, tak, no, i jakby zagra, tak, no, i zostanie wprowadzony do drużyny, wypromowany, no bo na tym polega ten, że tak powiem, no świat też piłkarski, tak? Także to jest bardzo istotne, żebyśmy młodych graczy, no to jest jakby całość i wprowadzania, tak, i jakby opieki nad nimi, no pewnego wsparcia, tak, jeżeli jest czasami potrzebne, no bo to jest wiadomo, że też troszkę inaczej przeżywają na przykład no gdzieś tam nieudane mecze czy presję, która gdzieś jest po tym wszystkim. Także to jest taki następny element, no który bardzo dobrze było widać, jak nie wiem, teraz miałem okazję też być w PSV jako drugi zespół, który jest ustawiany pod kątem jakby młodego zespołu i tam jakby gracze mają tak naprawdę tylko się rozwijać, tak. Także to jest jakby tak, można powiedzieć, no, nacisk na tą część jakby sportową. No, z tyłu jakby piłka jest związana jakby z pieniędzmi, także nie zrobimy też wielkiego klubu. Może być różnica między największymi, ale my musimy się jakby w stosunku dościągnąć na przykład graczy, którzy są poza budżetem. Tak? No, to jest jakby mega istotne, no bo my możemy sobie chcieć, no, gracze mają naprawdę olbrzymi wybór teraz jakby na światowe, wchodzą jakby na tak samo nowe rynki, jak Stany, myślę, przy Mistrzostwach Świata tam w Ameryce Północnej, no to będą bardzo silnie ściągały jakby piłkarzy i rywalizowało piłkarzy, którzy będą się tam przenosić. Także żeby zachęcić no, piłkarzy, no to też trzeba po prostu, no to nie jest tak, że piłkarz pójdzie tam, znaczy przyjdzie, jeżeli będziemy dawać, nie wiem, tak o wiele mniej niż inni, no. Tak to nie funkcjonuje, tak? Także ważne jest, żeby budować to zaplecze jakby finansowe. No i tak oczywiście ostatnim no do tego jest potrzebna infrastruktura, tak? No, którą jakby musimy mieć. No to jest jakby infrastruktura od pierwszego poziomu, który jest zaplecze treningowe. No to jest jakby nie możemy odstawać, tak? To nie jest tak, że pierwszy zespół no, może funkcjonować no, no gdzieś tam, to już nie te lata, tak? Gdzie będziemy no, tak, kiedyś na Niciarnianej tam zespół trenował, czy na Górce, czy w takich warunkach. No, no niestety, powiedzmy sobie szczerze, tu już trzeba infrastrukturę pod kątem pierwszego zespołu mieć konkurencyjną w stosunku do innych, no i później budować oczywiście w tle mamy cały czas jakby akademię, tak, no dobrze byłoby to dołączyć, żeby na akademia no i Widzewa i pełniła i jakby rolę oczywiście społecznościową, która jest bardzo istotna, no i później zasilanie jakby graczy, tak, żebyśmy stopniowo w ten model tą akademię jakby włączyli, tak, no. Także to jest coś, co z marzeniem. No oczywiście jest jakieś takie spoiwo, tak, no żeby to wszystko gdzieś tam miejscem widzewskim, jak to mówiłem, o tym DNA, żeby się nie pogubić. No pewne rzeczy jest uważam, że tu ważne właśnie, żeby miał poszanowanie na swojej, jakby świadome swojej wartości, tak, no tradycji, no to zawsze ten wybór w piłce, tak, czy być tam, jak nie wiem, no Red Bull się przyspieszyły pewne pieniądze, czy Manchester City, czy teraz PSG, tak, no to są jakby, tylko pamiętajmy, że tam idą, to są topowe kluby globalnie, tak, no także tam gdzieś inne, ale pewne wybory są takie same, tak, czy mieć swoją tożsamość i być jakby, robić to, co się chce, czy społecznościowo też drugi element oddziaływać, bo uważam, że kluby no, są olbrzymie oddziaływanie, jeżeli chodzi o gdzieś tam społeczność, rolę, także no to, co na przykład ostatnio też robiliśmy, czy fundacje wszystkich innych, no to jest to, co powinniśmy jakby robić, tak, no, być aktywni, pokazywać nasze wartości, przyciągać po prostu do klubu nowe osoby, także to jest takie, no, te elementy, które się składają, no wszystkie poukładanie tych klocków, wiadomo, że było, no teraz postaramy się z tobie pozbierać, jestem zwolennikiem no, takiej strategii, która no, myślę, że cię mnie nauczyło, tak, to nie jest sztywne, że wszystko się tam jakby zapisze, no musimy po prostu te elementy sobie składać i krok po kroku realizować, nie gubiąc w tym właśnie tego naszego Widzewa. Super, no pozostaje mi tylko się podpisać pod tym, co pan powiedział. Sławek, jedną rzecz tylko ja powiem, przepraszam, bo mamy tutaj pierwszą osobę z pytaniem dla pana Tomasza, także wstrzymamy się z rozmową i wpuszczamy Bojanka. Dobry wieczór i zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim. Ja tak wszystko może spóźniłem, bo w pracy jestem. Pozwolę sobie na początku tak na malutką prywatę. Słychać mnie? Po pierwsze. Bardzo, bardzo, bardzo słabo. Musisz zrobić coś z połączeniem, bo są przegłosy i jest niewyraźnie. Halo?
Halo? No niestety, ale... A teraz? Halo? No teraz lepiej mu. No dobra, to teraz, bo wyłączyłem słuchawki. To jeszcze raz chciałem mówić na sam początek, bo mnie nie było, na początku nie było, także chciałbym panu podziękować i pogratulować za to, że pan wykupił Widzew, jest pan większościowym akcjonariuszem, gdyż tak jak pewnie każdy z nas, tych kibiców, chciałbym mieć swój klub i klub, który kocha, także jeszcze raz gratuluję. I tak może na początek, bo nie wiem, czy było to pytanie, właśnie odnośnie ośrodka treningowego, bo tak jak już pan w kilku wywiadach dał odpowiedź, gdzie pan by widział dokładnie ten ośrodek, ale moim zdaniem nie padło najważniejsze pytanie, czy ten ośrodek, który miał według pana miałby być na starcie, czy to by był ośrodek tylko typowo dla Widzewa, czy on był współdzielony? Druga rzecz, czy ten właśnie ośrodek byłby na wyłączność, czy to było coś takiego jak Łodzianka w tym momencie, że musielibyśmy to dzielić i to nigdy nie byłoby Widzewa. Bramek, jeżeli możesz, poszukuj mikrofon, bo to utracą się głosy, zanim pan to może powie. Jasne. Pierwsze, no dziękuję za dobre słowo, tak, no wiadomo, że to jest nasz klub i fajnie, żebyśmy no gdzieś tam jakby go wspólnie też jakby budowali, także ośrodek, tak, no jasne, ośrodek, no, można powiedzieć, no, żebyśmy też jakby pamiętali, no co potrzeba do ośrodka, tak, no bo to jest jakby dosyć złożone, no pierwsze to trzeba mieć grunt. Tak, także no to jest jakby jeden element, który jest bardzo istotny i jakby no gdzieś tam, jeżeli chcemy każdy ośrodek zbudować, no to trzeba mieć grunt. Tak. I to jest podstawa do wszystkiego. No druga jest pewna strategiczna jakby wizja, tak, no co na tym gruncie chcemy postawić, bo oczywiście dyskusji mamy jakby dużo. No mamy pewne ograniczenia, które są związane jakby no też z tym klubem. No idealnie, żeby ośrodek, tak, nie wiem, miałem okazję oglądać Pogoń Szczecin, tak, czy gdzieś tam inne, no był przy stadionie, tak, czyli mamy stadion no, w Zagłębie Lubin, pewnie tam obok boiska, no myślę, że kilka klubów, tak, jakby ma, ale to jest oczywiście, takiego nie będziemy mieli, tak, nie będzie sytuacji, gdzie wszystko jest jakby, no, skupione, mamy jedno duże centrum, tak, no, które jest takim centrum jakby życia i to jest dużym jakby problemem, no bo pamiętajmy, że ośrodek, no to co mówiłem, to nie są tylko boiska, to jest w pewnym sensie no, takie też centrum codziennego życia, tak? Tak jak w dniu meczowym spotykamy się w sercu Łodzi i to jest jakby wiadomo, że miejsce, no to na co dzień, no to w tym momencie jest jakby stadion, no tam gdzie powiedzmy funkcjonują, no czy osoby pracujące jakby w klubie, tak, no przewija się cały jakby sportowy, tak, no zawodnicy, no można powiedzieć znowu, no to trochę tam są teraz w ośrodku, wracają, przebierają się, no też częściowo funkcjonują, no ale to jest drugi element, no to jest takie miejsce trochę jakby życia, który jakby jest, tak, no i to są też funkcje ośrodka, no trzecie to są jakby pewne unikalne jakby rzeczy, w których no dział analityczny, czy można oglądać wszystkich innych. Także ośrodek, no tak, do czego dochodzimy, tak, znaczy, no po pierwsze i trzecie, no pamiętajmy, że dysponujemy też Łodzianką, tak, co jest jakby patrząc na znowu też ośrodki jakby w Polsce, no to nie jest aż tak daleki, jeżeli się mówi, no tam kilka klubów jest wymienianych, no to oczywiście na tym topie, o których mówimy o ośrodkach, tak, no to postawił Lecha i Legię, tak, tylko że no, to są pozamiejskie, Lech korzystał jakby tam ze struktury Amiki, tam ma wszystko jakby też gdzieś pobudowane, wszystkich innych, chociaż pierwsza drużyna też trenowała na przykład w Poznaniu. No Legia zbudowała poza miastem, tylko taki ośrodek, no to Legia wydała tam 80-90 chyba milionów. W dzisiejszych czasach taki ośrodek no, kosztowałby myślę, że 120-150 milionów, gdzie powiedzmy są to niemożliwe, tak, bo my ciągle rozmawiamy o środku bez jakby tego jest też jeszcze istnego elementu, jakim jest pieniądze, tak, no bo ośrodki to nie jest tylko kwestia jakby zbudowania, no to są jakby koszty Widzewa, no koszt ośrodka, który nie wiem,
im się wypromuje gracze, by po prostu też zabił, tak? Także no ja patrzę od tej strony też ekonomicznej, no bo nie możemy sobie, mówiąc o środek, no, abstrahować od jednego, za co to zbudujemy i za co utrzymamy, tak? Także to jest pierwsza, druga grupa takich ośrodków, które powstały, no to są ośrodki, które zbudowała, nie wiem, no, Jagiellonia, budowała tam po 20 milionów, połowę dostała dofinansowania, tak, i to jest też gdzieś poza Krakowia, zbudowała, nie wiem, 18 chyba kilometrów od Krakowa. No to są ośrodki, znaczy tego typu, które, nie wiem, no mają dwa naturalne boiska, podgrzewane pod kątem jakby no pierwszej drużyny, tak, no później jedno sztuczne, czy tam jest przykrywane, czy nie. Jeszcze być może jedno boisko i to są ośrodki, które okej, są nazywane jakby ośrodkami, ale można powiedzieć tej drugiej kategorii, tak, one są znacznie już niżej niż jakby te główne. Także wracając, bo mówię, przepraszam, że tak jakby przedługo, ale to jest dosyć istotne, tak? Znaczy wiadomo, że funkcje, które potrzebujemy, no my musimy pierwsze zaspokoić funkcje treningowe, tak? I tu nie ma dyskusji, że szukamy miejsca. No też ubiegaliśmy się oczywiście w tym programie, żeby zrobić obecnie dysponującą bazą, ale my po prostu niezbędne, potrzebne są po prostu boiska treningowe, tak? Czyli pierwsza funkcja ośrodka i to jest pierwsza jakby taka płaszczyzna, która jest jakby zrobiona. No, drugie, że tak powiem, no dywagacje, bo naprawdę rozmawialiśmy, to nie jest tak, że gdzieś tam jestem zafiksowany, czy robimy, czy poza Łodzią ośrodek, który jest zapleczem nie treningowym, bo tu nie ma wątpliwości, możemy zbudować fajnie gdzieś tam boiska. Zaczynają się problemy, jeżeli chodzi o same jakby zaplecze tego ośrodka, tak, no, którym jest jakby trzeba zbudować, tak, jeżeli chcemy tam przenieść dzieciaki, no to trzeba, nie wiem, bursę zbudować, tak, no, bursa, no, to jest oczywiście też szkoła, tak, no, czy jest w okolicy, czy tej szkoły nie ma, no bo to naprawdę jest jeden z kluczowych elementów też dla rodziców, którzy jakby dają, żeby dzieciaki mogły, to nie jest tak, że będzie się ktoś dowodził, tak, do nagle do Łodzi, czy wszystkich innych. To jest też element bardzo pragmatyczny funkcjonowania. To są jakby no, stołówka, nocleg. Ja znam no, koszty takich stołówek, które funkcjonują, czy gdzieś kuchnie, wszystkich innych, i później jest utrzymanie. I to naprawdę są też bardzo duże jakby koszty, także tutaj jakby można powiedzieć, ja super mi się podlega, powiedział, zróbmy taki ośrodek jak Legia, tylko po prostu nas na to nie stać, ani nie zepnie nam się, tak? No, taki ośrodek nas po prostu zabił, tak? No trzeba sobie to wiesz, szczerze powiedzieć, no Legia funkcjonuje, ale jak ktoś tam zobaczy, no to ma, nie wiem, 100 chyba, 40 czy 150 milionów jakby w długach, no środek, który zbudowała na dotacji plus kredyt z BGK-u, tak? No to jest duża, no ale jest w stanie obsługiwać to, tak? No ma, nie wiem, przychodów tam 150 milionów złotych, czy więcej z transferów i ciągle jest to klub, który jakby jest w stanie jakby spokojnie obsługiwać na przykład wszystkich innych, tak? Także tutaj mamy pewną kompleksowość i jakby no można powiedzieć tak, no pierwszym naturalnym miejscem było szukanie w Łodzi, tak? No także to jest, myślę, że naturalnie jesteśmy na etapie, że w Łodzi no nie ma, tak? Znaczy no fizycznie, jeżeli ktoś będzie w stanie wskazać 10 hektarów, to fizycznie po prostu jest jedynym miejscem jakby start. Naprawdę patrzyliśmy teren przy Olechowskiej, wiesz, mieliśmy spotkanie z tam z Wydziałem Mienia i wszystkich innych zadaliśmy, no wzięliśmy też jakby osoby, tam nie ma mediów wszystkich innych, trzeba to pociągnąć po zadanych pytaniach, no temat jakby też zgasł, tak? Także fizycznie w Łodzi oczywiście wygodniej, można powiedzieć, to jest pewna jakby funkcja takie, które ja mówiłem, tak, no to jest funkcja pewnego takiego, jeżeli mamy problem ze stadionem, takiego zaplecza też jakby, żebyśmy mogli tu się jakby pozbierać i to działa na plus, tak, no jeżeli teren, który byłby szybko można jakby wykorzystać i drugi element komercjalizacji. No drugie, ale powiedzmy pragmatyka, jeżeli nie możemy miejsca tu znaleźć, no to będziemy budować, jakby szukamy gruntu, też są te, które były wskazane przez zarząd, ja oczywiście widziałem, zarząd też dostał pewne wakacje, zielone światło, żeby działać, tam się pojawiły pewne komplikacje przy nabyciu tego gruntu od strony prawnej, od strony też finansowej, wszystkich innych, no tego szukamy, żeby oczywiście też budować. Także przepraszam tak przedługo, no bo można powiedzieć jedno to, co musimy, no wiemy, co trzeba zrobić, będziemy
iść w kierunku prawdopodobnie no, rozproszonym trochę, także pewne miejsca, w których widzę będzie, będą powiedzmy pełniły funkcję, tak. No, myślę, że dzieciaki muszą zostać w Łodzi, bo wożenie, budowa takiego zaplecza, no po prostu nie zrobimy fizycznie takiego, żeby z całym zapleczem i robić tam akademię od nie wiem, dziesięciolatków czy nawet od dwunastolatków, no po prostu takiego nie jesteśmy w stanie jakby postawić. Ale pewnie wróćmy do pytań, bo jestem otwarty, tak, no bo tutaj jakby kwestia środka, no to myślę, że jakby pociągniemy chyba, to będzie troszkę, chętnie posłucham. Panie Tomaszu, to ja dopytam, to na dzień dzisiejszy, która opcja jest najbliższa realizacji? Taka najbardziej realna i najbardziej prawdopodobna na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że sytuacja może się zmienić, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć na przestrzeni tego całego czasu, ale taka w Pana opinii najbardziej prawdopodobna opcja, którą Widzew jest w stanie sfinansować bądź współsfinansować i która będzie też odpowiadać potrzebom Akademii, ale też pierwszej drużyny. Znaczy, najbliżej z opcja to jest pierwsza, że jakby tak, no jest, chcemy sięgnąć po środki jakby z programu Ministerstwa Sportu i jakby no tutaj, że tak powiem, wzmocnić tą infrastrukturę, którą mamy, tak? Także no tutaj myślę, że to jest łodziankę cały czas dysponować i raczej tutaj byłoby do dyspozycji jakby, że tak powiem, Akademii docelowo z pewnymi funkcjami jakby pierwszej drużyny. I oczywiście musimy też szukać jakby poza miastem, zaczynając powiedzmy od gdzieś tam zaplecza dla pierwszej drużyny, także sekwencyjnie budować to, co będzie niezbędne, bo jeżeli ktoś wyłączy nam ośrodek, nie wiem, funkcjonowanie na Łodziance, to my po prostu nie mamy gdzie trenować, także pewnym priorytetem będzie absolutnie i to pewnie pójście poza miasto, jeżeli chodzi o budowę ośrodka, który będzie spełniać jakby ten pierwszy jakby absolutny filar, czyli zaplecze dla funkcjonowania, że tak powiem, pierwszej drużyny. To będzie kompilacja, no drużyna by trenowała częściowo w Łodzi, częściowo jakby poza, wiadomo, że mamy też drugą, tak, no to jest jakby ten pierwszy element. No, na Łodziance my się też nie mieścimy, tak, no fizycznie tam po prostu nie ma boisk, jak mamy teraz włączone, no to boisko sztuczne, czy zima przychodzi i jakby nie mamy naturalnego tam podgrzewanego, czy wszystkiego, to mamy po prostu dramat, jeżeli chodzi o my mamy pierwszy etap, po prostu musimy zwiększyć boiska. I że w Łodzi, jeżeli startem ma, a mówię, nie będziemy, a nic na to nie wskazuje, tak, no to jest jakby nie ma ruchu, no to no nie ma innego wyjścia, tak. Także ten wariant jest powiedzmy z czysto pragmatycznego. Wydaje się, że najbliższy, ale tutaj będziemy, debatujemy jakby z zarządem i to nie jest tak, że ośrodek też nie powstanie tak natychmiast, jest to pewien wybór jakby kierunku, później praca i jakby wypełnieniem, tak, no żyjemy też w czasach, gdzie finansowanie jest istotne. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość, jak to śledzi, no to też widzi tam Radomiak, miał dostać też jakby duże jakby kwoty. To jest ważne, żeby dostać pewne wsparcie, tak? No nie mówię, że to ktoś nam sfinansuje czy zrobi, ale to wsparcie jest istotne, bo praktycznie wszystkie ośrodki w Polsce powstawały też ze wsparciem Ministerstwa Sportu, tak? Czy różnych jakby też funduszy, które dokładały się normalnie, no to jest jakby też rola, w tym sensie to mówiłem, no to jest jakby infrastruktura sportowa jest też elementem no, takim samym jak każda inna infrastruktura, tak i jakby to jest w sposób naturalny. Myślę, że większość klubów no, też dysponuje jakby, no tutaj najbogatsze kluby mogą sobie pozwolić, tak, i budować same, ale wiele no, po prostu potrzebuje wsparcia, żeby to budować. I to jest szerszy problem, zresztą tak myślę, no całej polskiej piłki, tak, gdzie w Ekstraklasie, nie wiem, chyba 10 czy 11 drużyn ma po prostu boiska podgrzewane, tak. Pozwolę sobie dopytać, panie Tomaszu. Mogę dopytać? Pozwolę sobie dopytać o ten start. Jak to wygląda prawnie w tym momencie? No bo tak jak gdzieś czytałem tak samo, że ta sytuacja z tym startem dalej jest nie wiadoma prawnie, w sensie nie wiadomo, czy to jest miasta, czy to są startu tereny. I jaki tam jest w ogóle... Ile tam jest metrów, ile tam jest hektarów tej działki na starcie? Jeżeli chodzi o sytuację startu, jest to około 11 jakby hektarów. No tam było przylegało jeszcze 5 czy 6 hektarów tam przy Pojezierskiej Rogu, ale one zostały deweloperowi sprzedane. No historycznie to były też na sport, zostały jakby zmienione, także ale ciągle jest to bardzo istotne. W mieście to praktycznie jedyny taki no, duży gdzieś tam jakby teren. Tak, o stronę no, jest towarzyszenie
Startowskiej, której mogę powiedzieć, że osobiście mam dobre relacje, tak? Ja w starcie trenowałem wiele lat, także znam też jakby osoby i jasno, i są w sporze z miastem od wielu lat, no to powoduje, że jakby no, jestem, no znam, nie uważam, żeby przy woli, tak, mogę tylko tak powiedzieć ogólnie, tak, że przy woli jest tam pewien spór odniesienia wszystkich innych, tak, no może on jeszcze troszkę tam jakby trwać. Przy woli stron, tak, no jeżeli strony by usiadły trójstronnie, tak, no to by można to było rozwiązać, tak, no to nie jest łatwe, ale nie widzę nic takiego, tak, z mojego punktu widzenia, żebym powiedział, że przy woli stron nie można tego rozwiązać, no co zresztą też chyba miało odniesienie, no jak ktoś śledził, jakby no, że się pojawiło, że miasto może mieć ofertę startu, tak, no, znaczy dla Widzewa ofertę startu, także znaczy, że te problemy, no, są rozwiązywalne, tak, nie jest tak, że tam nie można tego jakby rozwiązać, tak. Także tyle mogę powiedzieć. Tak, no to wymaga woli. Jak nie ma woli, no to tego nie zrobimy. Tak, no miasto jakby wiadomo, że tam jest bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. W zasadzie jest poza dyskusją, że będzie to teren jakby miasta. Jest kwestia, w jakim horyzoncie czasowym, czy jak są. No, ale mniej więcej tak jest. Wiadomo, żebyśmy się ubiegali, no tak jak SMS. Tak, SMS ma teren, czy zresztą kilka tam jest zanilana, tak, no to jest jakby dzierżawa na wielu lat. I oczywiście mówimy tutaj w pełni, my byśmy dysponowali, tak? No to jest plan, który miałbym dla startu. No to jest po prostu 29-letnia, tak, ma SMS umowę, tak, na później rozliczenie, jeżeli nie jest przedłużana, no to są zwrot nakładów wszystkich innych, no też zabezpieczenie, że ta umowa, że tak powiem, może być później przedłużona, tak, co pozwala na inwestować na terenie, tak, ale my później decydujemy, gdybyśmy dysponowali na przykład no, terenem startu, czyli no, to jest prosta decyzja jakby tam o rozwiązaniu, tak, no, które mogłoby nastąpić tych elementów pewnych prawnych, no to jest bardziej między stronami zrobienie, no to na tym terenie, tak, no, to jest umowa dzierżawy, tak, własność i na przykład z ministerstwa, no miałem nadzieję, że będziemy jakby no, te boiska, które są, no to byśmy już wykorzystywali ministerialne i tam robili 2-3 boiska, tak, tam na miejscu głównego jakby stadionu, już w tej Niedźce można spokojnie jakby 3 boiska zrobić, no to są jakby też decyzja, czy trzymać jakby taki stadion, tak, z 1500 miejsc na przykład dla meczy drugiej drużyny, tak. No i to mniej więcej tak wygląda. Czyli a reasumując, kwestia... Tak, proszę, proszę. Przepraszam, jeszcze dodam, znaczy mnie boli, znaczy ja mówię, ja trenowałem wiele lat, tak? Ja trenowałem taką atletykę w kadrze Polski, to byłem, można powiedzieć, no też złoty, jak udzielam, na mnie tam boli, no jak jeżdżę, nie wiem, tam Giełda Psów, czy patrzę na to, jak to wszystko niszczeje, tak? No to uważam, że tak nie powinno być. Czy Kwiatowa. Uważam, że w Łodzi jest za mało infrastruktury sportowej, tak? I jakby ten obiekt powinien jakby żyć, tak? No, mieszkałem wiele lat też na Radogoszczu jednym i drugim, te tereny jakby dobrze znam, trenowałem też 55, która jest szkołą sportową, tak, no gdzieś tam jakby obok i uważam, że bardzo fajnie znam nasze szkoły, 122, 184 na Radogoszczu, tam można by fajnie zrobić taki hub sportowy żyjący z perspektywy jakby Widzewa, no działający no nie tylko dla Widzewa, ale też oddziałujący bardzo mocno jakby lokalnie, czyli no bo Widzew można powiedzieć, no wiadomo, że gdyby była taka możliwość, no robimy na Widzewi w okolicach stadionu i ten, ale powiedzmy, no to są też jakby tereny bardzo bliskie, mamy tam Zgierz jakby też przecież bardzo przyjazny i powinniśmy się osadzać, zresztą nie możemy tak traktować, że gdzieś tam jest. Także tutaj to jest też drugi element, który mnie strasznie boli po prostu, tak? No jak widzę, jak to niszczeje i widzę jakby, że można by pewne rzeczy no po prostu łatwiej zrobić i jeszcze dodam jeden, pewne elementy komercyjne można znaleźć. No wyobraźmy sobie, to jest idealne miejsce jako hub na przykład, no teraz Mistrzostwa Świata i się dużo mówi o szkoleniach w polskiej piłce, tak? No bo dużym atutem żeby znaleźć partnera i zbudować czy z którąś z uczelni, wszystkich innych, tak, przecież Zatoka Sportu jest zbudowana fantastycznie, tak, no gdzieś tam takie miejsce, które byłoby na przykład też zapleczem szkoleniowym, czyli oprócz naszego takiego wszystkiego, które potrzebujemy, tak, no gdzieś tam do analiz wszystkich innych, no było miejsce, gdzie odbywałoby się, nie wiem, szkolenia trenerów, przy położeniu Łodzi, no to jest idealne miejsce, tak, a my byśmy z tego korzystali, tak. Tak samo, że przyjeżdżaliby ludzie, budowalibyśmy relacje na przykład z trenerami, tak, zapraszalibyśmy gości z zagranicy, którzy by tą myśl szkoleniową, o której się tyle mówi, że piłka potrzebuje, no to oczywiście potrafię sobie wyobrazić takie miejsce, które
zagospodarujemy, już nie mówię, że pewne funkcje typu jakby no siłownia, czy jak jest stawiana, czy każdy, no pewnie nie wiem, to też czy Fit Public, czy wszystkich innych, no to nie ma problemu w takim miejscu z znalezieniem partnera. Jest problem, jeżeli idziemy poza miasto, żeby ktoś zbudował na przykład super, nie wiem, czy tak jak ktoś mówi, pasioną siłownię, tak? No to jest jakby pewne funkcje, jest łatwiej znaleźć partnerów. Ja ciągle myślę, żeśmy zapominali, że jakby żyjemy w czasach, że nie można odejść od ekonomii, nie można odejść od tego, ile to kosztuje, bo koszty naprawdę funkcjonowania ośrodków, uważam, wiele klubów będą dobijać, tak? Które nie mają dobrze przemyślane jakby czy modelu, czy nie stać i jeżeli tak będą koszty energii czy wszystkich innych, no to naprawdę wiele klubów po prostu będzie miało kłopoty, żeby to utrzymywać. Tak, jasno, oczywiście. No ja tylko podziękuję, bo ja się będę... Sławku, ja już będę kończył, bo ja też muszę wracać do pracy. Ja tylko podziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu za odpowiedź. Jeszcze raz gratuluję panu nabycia klubu i życzę powodzenia w tych rozmowach. Mam nadzieję, że pan dopnie te rozmowy i ten ośrodek, czy wstępny ośrodek powstanie na starcie, bo bardzo, bardzo mądrze pan mówi. Także jeszcze raz dziękuję i gratuluję. No dziękuję za dobre słowo. Dziękuję serdecznie. Cały czas was zapraszamy do wzięcia czynnego udziału. Jeżeli macie jakieś pytania do pana Tomasza Stamirowskiego, to zapraszamy, zgłaszajcie się, głos będzie udzielony. Tak jeszcze wracając do tego startu, piękna faktycznie idea, to by było super rozwiązanie, w pełni pana rozumiem, o czym pan myśli, jakie pan ma marzenia. Natomiast właśnie, kurczę, ta dobra wola, o której pan wspomniał, to jest kluczem w naszym kochanym mieście Łodzi i obawiam się, że czy jest dostateczna ta dobra wola, bo rozumiem, że w tej chwili jednak ta myśl, że trzeba będzie rozdzielić trochę to szkolenie Widzewa, czyli te najmłodsze roczniki jednak by zostały na tej zmodernizowanej Łodziance, oby po przydzieleniu tych funduszy z programu z ministerstwa, a pierwsza drużyna ewentualnie rezerwy, czy tam jakiś tam najstarszy rocznik mogłyby wtedy być poza Łodzią, tak? Bo to chyba tak to wygląda. Tak, panie Tomaszu? Ja tylko mogę powiedzieć, że musimy coś zrobić, żeby no, pierwsza drużyna ona też trenowała. Potrzebujemy po pierwsze boiska podgrzewanego. Tak? No, i trudno powiedzieć, jest złożony wniosek, czy kiedy ono też powstanie, jest ważne. Tak? My musimy mieć też zabezpieczenie, bo na chwilę obecną ja po prostu nie wiem, no to jest priorytet, tak? Także patrząc na funkcje, które musimy zadbać, tak, bo możemy sobie myśleć, przesuwać się, jeżeli nie zadbamy o, że tak powiem, polepszenie warunków pierwszej drużyny, to naprawdę ciężko będzie nam osiągać sukcesy, przyciągać graczy, czy pokazywać też wizję długoterminową trenerowi, tak, bo tu sobie no, też jakby w tle mówimy, że dobrze byłoby fajnie budować graków. To są rzeczy jakby niezbędne, tak, i do tego jakby podejdziemy, no i wiadomo, że mamy jakby jeden ośrodek, który jest i będziemy jakby no, racjonalnie tym robić, tak, czy rozbudowywać, tak, żeby no, nie stać nas od razu, tak, będziemy sekwencyjnie na pewno robić, tak, próbujemy się na co nas stać, no marzy mi się oczywiście też zaplecze, no mówię, no to jak oglądałem takie funkcyjne, żeby przy tym jakby zbudować, tak, no myślę, nowoczesne ośrodki to jest naprawdę też miejsce, w którym ludzie po prostu chcą spędzać czas, jest aktywnie, zostają, tak, no to tu mamy problem, tak, no nasi gracze, no przyjeżdżają, wracają, nie wiem, no rowerami czy innymi, jak tam jest z Łodzianki teraz na stadion się przebierać, tak, czy od nowa, no czy później przy na stadionie, nie ma gdzie też usiąść, tak, no nie mamy, no, że tak powiem, własnego, zamkniętego miejsca, gdzie typu restauracja, czy cokolwiek, żeby usiąść, tak, no czy takie miejsce, kantyna, tak, no bardziej, no bo to może tak uzwać. I to jest te elementy, które zadbamy, znaczy o tym myślimy i patrzymy pragmatycznie, no myślę, zarząd też jest pragmatyczny, no też przecież patrzy, no i jakby parę rzeczy, no mówię, no są pewne priorytety, no to jest, naprawdę proszę pamiętać, że w klubie też nie mamy olbrzymiego zaplecza, jeżeli chodzi o osoby, tak, no także także jest to naprawdę dużym priorytetem, tym się zajmujemy i zarząd też jakby uwagi poświęca. No nie wszystko naprawdę też od nas jakby zależy. A jeszcze tak uściślając ten temat i zamykając już ten temat ośrodka, kiedy możemy się spodziewać takich już finalnych decyzji? Znaczy chodzi mi po prostu o obranie drogi, tak? Że już na przykład obierzemy jakiś kurs, już będziemy wiedzieli, na co możemy liczyć i co chcemy zrobić i już będziemy szli tą drogą.
Proszę, panie kierunków, no tak mówiłem, no końcówka tego roku, początek przyszłego, tak, no chcemy, oczywiście czekamy też na wyniki jakby decyzji programu ministerialnego, no one powinny być teoretycznie w ciągu 30 dni, czyli no do końca jakby miesiąca, co troszeczkę nam pragmatykę, no ale pewien kierunek jakby jest, pewna rekomendacja będzie też oceniana, to są decyzje też jakby przez Radę, także no chcemy w tym okresie podejmować, żeby wyznaczyć, już się też skoncentrować i przejść do kolejnej jakby fazy, no bo tak mówię, naprawdę to jest duża kompleksowość, tak, no jeżeli chodzi o później o przygotowanie, tak, ja nie chcę powtórzyć też błędu, jak wszyscy pamiętają chyba Sylwester Cacek, no kupił grunt i co, no i później się nic nie zadziało, tak, także no to jest dla mnie no też jakby element, że musimy mieć bardzo dobrze zaprojektowane jakby co robimy i drugie, no dopasowanie też jakby do klubu, tak, no koszty takiego funkcjonowania takie bieżące, operacyjne, no muszą być dopasowane, tak, nie to, że sobie tam postawimy od razu, nawet jakbyśmy zrobili środki 8 boisk wszystkich innych, no to jest koszt utrzymania wszystkiego, także musimy to naprawdę, patrząc na jakim etapie też klubu jesteśmy, robić sekwencyjnie, także podpowiadając, naprawdę chcemy już wytyczyć, tak, bo wiemy, że to jest też dla mnie jakby istotne, także no chcemy, że tak powiem, początek roku, no też już się skoncentrować na pewnych kierunkach i te warianty, jeżeli coś się pojawi, to jasne, to nie jest tak, że się tam zamkniemy i nie podejdziemy, ale już jasno pracować nad pewnym określonym wariantem, tak, żeby zarząd też dokładnie wiedział, co ma robić. A tak jeszcze dopytam a propos Łodzianki. Jeżeli udałaby się to, nazwijmy to w cudzysłowie, ta rewitalizacja tej Łodzianki, czy byłaby szansa przy tej rewitalizacji wcisnąć tam ten balon nad tym sztucznym boiskiem, czy niestety miejsce jest tam tak ograniczone, że nawet ta rewitalizacja nic nie da i nie da się tego zrobić? No, jest problematyczne. Znaczy, my nawet mamy problematyczne, żeby obecne boisko naturalne zrobić pełnowymiarowe. Tak, znaczy, pamiętajmy, że nie mamy na szerokość niespełnioną no, wymogów tego, nawet mniejsze niż takie, na którym jakby piłkarze grają. Także no, są problemy, że balonu byśmy tam jakby no, wymagało to by określonych po pierwsze jakby zmian, tak? Także no tutaj w tym miejscu myślę, że będzie nam ciężko jakby sam balon stawiać. No drugie warto rozważyć, bo myślę, że koszty jakby czy gazu, czy wszystkich innych, tak, no te balony są też bardzo drogie, jeżeli chodzi o takie bieżącą eksploatację, tak? Także no tutaj ja historycznie bardzo mocno patrzyłem, czy takie, które powstawały wszystkich innych, uważam, że też są konstrukcje lekkich hal, które też bardzo mocno trzeba jakby rozważyć przy takiej budowie, tak? Bo to jest też drugi element, który no szczególnie tam w Wielkiej Brytanii, no to jest troszkę się tego stawia. Przepraszam, że się wtrącę, że przerwę, mówimy o tych halach pneumatycznych, które teraz są takie dosyć modne ostatnimi czasy. No nie, to są lekkie konstrukcje takie, no, które są pokryte z jakby z normalnym jakby czy dachem wszystkim innym. To nie mówimy tylko o pneumatycznych, tak? Także no, to są też normalne jakby no, konstrukcje w tym zakresie. Tak, znaczy pneumatyczne są jednym tak elementem, ale to są, mówię, nie używam się, ale drugie są normalne konstrukcje też jakby takie, no, chociażby jest tam w krajach bałtyckich jest jedna i bliżej patrząc na taki ciekawy też ośrodek. To ja tylko wtrącę się, że mamy kolejną osobę z pytaniem do pana Tomasza. Jest z nami Artur Miłosz, także dobry wieczór i zapraszam do zadania swojego pytania. Dobry wieczór wszystkim. Ja mam takie pytanie dotyczące sprawy, która w sumie już miała miejsce półtora roku temu. To mniej więcej w tym czasie, kiedy pan Tomasz przejmował klub. Wtedy pojawiła się informacja z klubu czy wokół klubu, że zostały zastrzeżone nazwy takie jak Serce Łodzi, jeszcze jakieś tam inne, plus Rycerze Wiosny. Zaraz dość szybko pan Tomasz zareagował, że zostanie to przekazane ŁKS-owi czy jakiemuś tam podmiotowi. Więc chciałbym zapytać, czy zostało to jakoś wyjaśnione już i w ogóle, czy jest pan w stanie powiedzieć, skąd się klubie taki wziął pomysł, żeby tę nazwę zastrzegać? Znaczy, tak, no po pierwsze, no to jest jakby deklarowałem i zrobione, czy nie zostało to, to można powiedzieć tak, no my domen nie będziemy używać, tak, nie będziemy używać nazwy Rycerze Wiosny i to jest, póki jestem, nie będziemy tego robić. Uważam, że to jest jakby
niepotrzebne, tak, i jakby niczemu nie służy, tak. To nie jesteśmy klubem, który musi kogoś, nie wiem, kopiować, czy robić specjalnie jakby złośliwości, tak, tego jakby nie chcę, tak, także czy przejęcie na okazję, jak się zgłosi, no to sami nie zaniesiemy domeny, nie będziemy jakby przekazywać, chce przejąć, może się zgłosić i przejąć, tak, taki jest jakby status, my na pewno tego nie będziemy jakby używać, jak będą tam okres tam czasowy wygaśnie, czy wszystkich innych, no to jakby automatycznie. Tak, także to jest pierwsze. No skąd się wzięła geneza? No wiem, że tam się pojawiło coś o Serce Łodzi, wszystkich innych, tak, i to jest jakby trochę taka na zasadzie kontrreakcji chyba była reakcja, ale nie znam dokładnych kulisów, tak, no to jest jakby oceniłem w tym momencie, którym jest status, jak dokładnie, no to jakby też nie chcę się wypowiadać, no to było za pani prezes jakby pajączek, no jej decyzja, tak, no w tym wszystkim, także no tutaj trudno jest mi, powiedzmy, tak, co dokładnie motywem, no podejrzewam, że to były takie, że gdzieś tam ta dyskusja chyba o Sercu Łodzi, czy gdzieś tam jakby w tym wszystkim i to była próba, no takiej jakby kontrreakcji być może. No, ale moje stanowisko jest jasne, takie nie robimy, my się koncentrujemy się na swoje, to nie musimy się tak naprawdę licytować i podbierać, jak ktoś ma. No dobrze, dziękuję bardzo, w takim razie pozdrawiam i życzę sukcesów w prowadzeniu klubu. Dziękujemy, Artur. Dziękuję serdecznie. To mamy kolejną osobę, jest z nami Marek. Marek, dobry wieczór, zapraszam do zadania swojego pytania. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za to, że pan zainwestował w Widzew. Temat ośrodka już był chyba przewałkowany mocno, więc chciałbym trochę zmienić temat. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są kolejne kroki do brandingu stadionu, bo mamy wokół nowy branding, mamy nowy herb, co kolejnego będzie? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Czy widzi pan potrzebę, żeby rozwinąć w sklepie naszym internetowym i stacjonarnym ofertę alkoholi? Ponieważ teraz wydaje mi się, że oferta przynajmniej mocnego alkoholu i piwa jest taka średnia sobie. Inne kluby mają markowe whisky, inne alkohole. Jak pan widzi to pole do rozwoju marketingu naszego? Dziękuję. Jasne, dziękuję. Znaczy branding stadionu, także no to jest, co możemy jakby zrobić, tak? No mamy oczywiście tam zrobione jakby szatnie, tunel, no co było jakby istotne, no czyli jakby wejściowe, no mamy jakby obrędowany cały stadion, mamy herby z przodu i z tyłu, no z przodu mamy herb podświetlony, tak, no który jest jednym elementem. No w byle stadionu mamy muzeum, także tu jest jakby jedna, mamy pub, tak, no to jest jakby to naszą dziecko. Na czym będziemy pracować? Na pewno chciałbym, żebyśmy pociągnęli jakby branding lóż zewnętrznych, także to jest drugie i trzecie piętro, także no, to jest ten element i nie ukrywam, że jakby no centrum, w którym jest też loża jakby główna, tak, no to tam cała ta strefa, no to super, żeby została ona zrobiona, tak, no bo tu jest ten element, który no należy zrobić, także no tutaj sobie te dwa piętra będziemy jakby robić, no i trzecie, no można powiedzieć, co możemy dalej jakby zrobić, no myślę, że musimy wyjść troszkę, no to jest z muzeum na zewnątrz, tak, moja ocena to jest muzeum, jest w gestii jakby stowarzyszenia, ale uważam, że z pewnymi elementami, czy pewne przydałyby się, czy to zrobimy, no sobie jakieś tam stędy, czy tak, żeby można było przejść wokół stadionu i sobie poczytać, to myślę, że byłoby fajne. Na drugie mi się marzy, żeby pójść jakby w elemencie jakby takim, że tak powiem, wirtualnym, czyli na przykład przy lożach, tak, można przejść i gdzieś tam czy QR-em, czy innym, no też dotknąć i oprócz zawodnika, no to po prostu wejść na aplikację, która będzie pokazywała, tak, no o tym zawodniku, bramki, wywiady z osobami, tak, i to jest jeden element, tak, no czysto takie, czy tak samo, no, żeby przejść. No drugi element, który bardzo bym chciał, żebyśmy stworzyli takie stacje, no czy to w Pokemonach, czy wszystkich innych, no to jest jakby no taki projekt, żeby na przykład pokazać widzewski charakter, tak, czyli zebrać sobie, czy weźmiemy, ja też jakby u siebie tam dawałem 15 graczy, no bo też dużo zbierałem jakby, którzy w ocenie po prostu, wiadomo, że osób, które były, no najbardziej tworzyli ten widzewski charakter, za tymi graczami stoją pewne historie, tak, no i te historie trzeba pozbierać, trzeba je zrobić i fajnie byłoby, żeby oczywiście teraz każdy na dzieciak jest ze smartfonem, wszystkim innym, bo tego nie znają, no jest część osób, które pamięta, ale
ale myślę, że musimy dotrzeć do młodych i fajnie byłoby takie, żeby po prostu idąc wokół stadionu, no można było takie te historie gdzieś tam sobie po prostu łapać, tak, na telefonie i posłuchać, czym był widzewski charakter, tak. Także tu jest taki element, który no dobrze byłoby, żebyśmy taki projekt gdzieś tam zaprojektowali i zrobili. I to jest ten element. No, przydałoby się też, mówię, no małe jest jakby no, sklep czy muzeum. No, no, marzą mi się takie miejsca, żeby też było dla dzieciaków, tak, żeby no, gdzieś na przykład przy tym muzeum no, było takie miejsce, żeby, nie wiem, tak, no, było z wiarze, tak, i można było na przykład strzelać karne, tak, żeby dzieciak mógł wejść i stadion Widzewa i teraz to po mistrzostwach, to jest jakby świata mega mocne i strzelamy jakby karne, na przykład Legii czy innym, tak, i trzeba jakby strzelić, okulary się zakłada i to niewielka przestrzeń, ale by fajnie przyciągało po prostu tego stadionu. Także to są elementy, które ja chciałbym, no mówię, no wszystkie jakieś pomysły, które powstaną, no na pewno tutaj zresztą widać no po działaniach jakby zarządu, no z mojej strony jest zielone światło, no jest wsparcie, no i że tak powiem też jakby powinniśmy to płynąć w naszym wspólnym interesie, tak, no także to jest jakby co możemy zrobić, czy osoby, czy gdzieś tam sobie powiedzieć, okej, okay, chcemy to zrobić jako społeczność, no to uważam jakby powinniśmy na tym się pochylać, tak, no bo jeszcze raz powtórzę, no, to nie będzie największy stadion, tak, ale on może być no, naprawdę nasz, tak, no także wiele elementów oznaczamy przede wszystkim, no tak samo poszczególne sobie trybuny, tak, mamy Surlita, mamy Smolarka, także to jest też jakby, no tutaj to będzie w okolicach murale, no to są elementy, które chciałbym, żeby powstawały, także no, to jest też otwartość na te pomysły, tak, no, zarząd przede wszystkim będzie kanalizował i po kolei będziemy starali się je robić, tak. Tam była chyba jeszcze druga część pytania, jeżeli się nie mylę, tak Marek, czy pamięć mnie zawodzi? Nie, dobrze, pamiętasz, pytałem się o alkohole. Tak, 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 ja alkohole już odpowiadam. Także mamy, no, zaczęło się od whisky, tak, Red One, także uważam, że fantastycznie wizualnie, no ta whisky zresztą była dużym powodzeniem, tak, i jakby były, no są jakby wina, tak, no, które były. Oczywiście jest to zakres, który powinniśmy rozbudowywać, tak, mamy też koncesje, tak, czy możemy jakby, no, sprzedawać, co jest jakby istotne, także no, tu będziemy jakby pracować, no mam też troszkę kontaktów, jeżeli chodzi, znaczy mamy dobrych partnerów, ale to myślę, że też jakby czy miody, czy wszystkich innych, no to jest ten element, no mamy piwo, no które jest, no tu się zaczęło, znaczy bardziej to my też musimy pracować nad dystrybucją, tak, no pamiętajmy, że jakby też alkoholem to jest zaplecze, gdzie to ustawić, czy to wychodzi jakby ograniczenia samego sklepu, czy gdzieś tam zgody i tutaj jest też bardzo mocna budowa nad dystrybucją, tak, no mnie strasznie boli, że nie wiem, no tak gdzieś tam czy no, robotniczego, no to nie mogliśmy gdzieś tam nawet na Widzewie tego jakby kupić, także no na tym powinniśmy bardzo mocno pracować, tak, żeby była obecność w określonych miejscach, czy nie wiem, no tam rodowite się znalazł na przykład w Auchan, tak, no czy w Carrefourze, tak, no my też musimy się w takie miejsce pchać, żeby każdy wiedział, no to współpraca też jakby z Żabką wszystkich, żeby Żabka ma fantastyczna tam jakby możliwość dopasowania, no to jest przekonanie, tak, że jakby w tym miejscu, no to zawsze się jakby te alkohole, ale bezdyskusyjnie, no w tym kierunku powinniśmy iść, no wina, czy mamy okres świąteczny, no to jest też fantastyczny element jakby prezentowy, no ciągle dominujący, tak, no my musimy budować te relacje, czy zresztą nie tylko część biznesowa, to jest każdy, tak, no to myślę, że czy wino, czy alkohol, no to ciągle jest to, czy miody można rozbudować, jest to bardzo dobry jakby produkt do rozbudowy. Także na pewno kierunkowo, no jest to, wiem, że jednym z takich działań, no myślę, że Michał Rys tu dobre działania też robi i będziemy to kontynuować, tak. Bo asortyment, no będziemy rozszerzać, no mówię, nie jesteśmy w stanie też wszystkiego od razu no, w takim zakresie zrobić, jakbyśmy chcieli. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Panie Tomaszu, pociągając ten temat jeszcze tutaj brandingu i tak dalej, który tutaj żeśmy zahaczyli, jak pan myśli, czy dostatecznie wykorzystujemy swoje legendy PR-owo, marketingowo, sprzedażowo, czy jest tu jeszcze duże pole do popisu?
Znaczy jest duże pole do popisu. Oczywiście czym wiadomo, że projekt też galerii jakby gwiazd czy wszystkich innych, no to jest też element, o którym jakby zapomniałem, ale to też jest jakby w tej kategorii do pracy, tak, no, które można jakby robić, pamiętając jakby graczy, tak, no widzę, to są też fantastyczni gracze. Także uważam i w kierunku jakby podobnienia, jak i w kierunku komunikacji, tak, tu na pewno mamy teraz 40-lecie też sukcesu. Mam nadzieję, że uda nam się tych graczy, którzy są z tej drużyny, po prostu pozbierać. Tak, mamy 40-lecie największego sukcesu, czyli gry jakby tutaj z Juventusem, tak, w półfinale Ligi Mistrzów i będzie to jakby piękne wydarzenie, też będzie okazja, żeby pewnych graczy z tego okresu pozbierać. Myślę, że ciągle jakby ta ekipa, że tak powiem, Smudy jest mocniejsi do wykorzystania, tak. Tu trochę w tle też mamy brak zasobów, tak. Nie chcę mówić, że brak nam może jakby głównej, ale naprawdę to jest trochę ból głowy, tak, gdzie mamy praktycznie wszystkie miejsca VIP-owskie zajęte i jest mi czasami przykro, tak, bo mamy klub seniora, mamy klub jakby też byłych piłkarzy, tak, przez Wiesława Wragę tam prowadzone, ale też grupa aktywnie i to jest też jakby trochę mamy też ograniczenia, tak, żeby robić szeroki, ale mówię, każdy z zasłużonych, bo to wiadomo, że widzę, że naprawdę wielu graczy, dochodzi nam nowe grono graczy, którzy przyczynili się też zasłużyli się w reaktywacji, tak. Także te grona są jakby szerokie, i bardzo chciałbym, bo to mówię, takie osoby powinny mieć zawsze miejsce na stadionie i musimy tym, tylko mówię, mamy pewne ograniczenia, postaram się tym jak najbardziej racjonalnie jakby zarządzać, tak. Mówił pan o takich stadach, które tam miałyby być wokół stadionu, to ja może się tak odniosę, byliśmy pewne jako miasto, miastem filmowym i te Aleja Gwiazd na Piotrkowskiej, która jest. Może to by był ciekawy pomysł, żeby stworzyć taką swoistą Aleję Gwiazd wokół naszego serca Łodzi i póki jeszcze są z nami niektóre gwiazdy, te na przykład z lat 80. tego pierwszego wielkiego Widzewa, to jakiś na przykład odcisk stopy czy po prostu zwykła gwiazda i coś pomyśleć w ten deseń, bo są kluby zachodnie, które mają coś takiego i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bezdyskusyjnie dwoma rękami, tak, zawsze to zarządzanie, żebyś też środowisko pamiętałem, kto pierwszy, kto drugi, pewien wybór, także ja to chętnie pewne elementy też oddał jakby przy współpracy, tak wiadomo, że mówię, trzeba się tym zająć, tak, drugie to jest jakby, że tak powiem, pragmatyka pociągnięcia. Myślę, że my powinniśmy iść w kierunku tak troszeczkę, jak okrzepniemy też organizacyjnie, tak myślę, pracy projektowej, czyli mówić sobie, zdefiniujemy sobie pewien projekt i później jest grupa osób, która przy współpracy klubu na tym też pracuje, tak, jest, ustalamy sobie, mówimy, okej, chcemy zrobić, jest to ważne, tak, jak powstawały pewne elementy do tej pory, tak, i później staramy się to wdrożyć, tak, bo to jak mówię, żeby nie było sytuacji, że jest wielu wodzów, mało Indian, tak, to na końcu to są też jakby pragmatyka wykonania, pamiętajmy, że do osób trzeba dotrzeć, trzeba też jakby zadbać właśnie, żeby to nie było tak, dlaczego jest ten, nie inny, to są rzeczy ważne, tak, żeby to wszystko też było poukładane, także. Jasne, wspominał pan o tym właśnie braku miejsca nawet na stadionie tej loży centralnej. Na jakim to jest etapie teraz te stosunki Widzewa z miastem, bo pewno kibice mogli dostrzec Joannę Skrzydlewską, Adama Pustelnika ostatnio bodajże na spotkaniu opłatkowym, wigilijnym w naszym klubie. Idzie to w dobrą stronę według pana? To jest ciężko, można powiedzieć tak, my nie chcę powiedzieć, że jesteśmy na siebie skazani, to jest naturalne, tak, w pewnym sensie, jest symbioza, pamiętajmy, my operujemy na obiektach miejskich, także siłą rzeczy, te relacje mogą być, to nie jest tak, że widzę, nie, się będzie dystansował do Łodzi, jesteśmy w Łodzi, to jest serce Łodzi, tak, i musimy o tym pamiętać, niezależnie od jakby, gdzieś tam jakiejś decyzji. Myślę, że bardzo rzutuje, Takie trzy płaszczyzny, tak, jak ja bym sobie pomyślał w tych relacjach, tak. Pierwsze to jest pragmatyczne załatwianie spraw infrastrukturalnych, tak. Mamy olbrzymie problemy i gdzieś geneza decyzji o wielkości stadionu, o wyposażeniu, to jest jakby decyzje dotyczy czy samym ośrodku, to dotyczy wzajemnych relacji
I jakby faktycznie, no to ja mi nazwał tego jakby, znaczy od razu spór, tak, no jest po prostu różnica. Pamiętajmy, że jak prezes no, chciał się umówić na początku roku, no bo sama organizacja, no nam zależy, żeby ten mecz był organizowany przez odpowiedzialność za tyle osób, czy nie ustawienie barierek, tak, czy mało mamy wejść po prostu, czy tam kołowrotki, no jest wiele takich elementów pragmatycznych, jak sobie przypomnę, przecież jak, nie wiem, no wjeżdżało się samochodem, tak, no i nikt na to nie zwraca uwagi, tak, przez tłum ludzi, tak, jak przy VIP-ach, to pamięta jakby, no tutaj, jak się jakby odkrytej, tak, no gdzieś się przejeżdżało samochodami, no jest to odgrodzone od tego roku, no okej, okay, no praktycznie jak widzi inne stadiony, gdzie ja wszystko, jak są parkingi inne, no to jesteśmy jedynym jakby klubem, na którym, nie wiem, tak nie można jakby wjechać, czy to, tak jak wyglądało i to są elementy, które chcieliśmy jakby poustawiać, porobić i druga, no to jest tak samo jakby ośrodka, tak, i mamy pewne problemy dotyczące decyzji, no bo wracając historycznie, no to fantastycznie, że powstał stadion, fantastycznie, że mamy ośrodek, no ale mamy takie, no stadion wszyscy powiedzą jest za mały, tak, i można dywagować jakby, no co jakby robić i historycznie, czy jakby lepsza była decyzja trochę jakby inna, no mamy ośrodek, który też jest położone w parku, ma ograniczenia, no nasz ośrodek, przecież jak się dojedzie do ośrodka, no to jest zakaz wjazdu w ogóle, no dla mnie to jest jakiś kompletny absurd, tak, no, no gdzieś tam nie wiem, nie można wjechać, tak, no jakby ktoś literalnie, no to żaden samochód w ogóle tam jest pas manewrowy, nie powinien wjechać, tak, no także zaczynając od tego, ja patrzyłem, no naprawdę mnie strasznie boli, bo że nie można tego rozbudować, dokupić jakiegokolwiek, no gruntu, coś zrobić obok, tak, no byłoby naturalne, przecież tam nie możemy postawić też opieka jest konserwatora ze względu na park, także mamy problem od najprostszych rzeczy, my pół roku czekaliśmy na wyrównanie drogi i innych, także nie możemy też tam zrobić, rozbudować szatni, czy wszystkich innych, tak, no to są, ale mówię, to są jedne rzeczy, które są naturalne, infrastruktura jest pewna, że tak powiem, interakcja dotycząca decyzji, nakładów finansowych i to jest jedna płaszczyzna, tak, no bardzo ważna wzajemnych jakby relacji, tak, no może chcemy dla klubu jak najlepiej, no w tle mamy gdzieś tam jakby równe, sprawiedliwe traktowanie, no to jest też elementy z, jeżeli chodzi o drugi klub, tak, no to jest gdzieś tam jeden taki element, który gdzieś tam jest naturalny, tak, i pewnie rozwiązane sprawy, no gdzieś tam nam wybiły, tak, które jakby były. No drugie, no to jest jakby pewien spór o pewne jakby zasady, tak, no którym jest jakby pewne poszanowanie, no to jest jakby, na, czy jest jakby, kto jest gospodarzem, czy loża jest takim troszkę symbolem, no dla mnie zrozumiałym, znaczy, no bo to jest, mówię, nie chodzi o to, czy tam będzie tak się podzielimy, czy innych, bo to myślę, że sobie dogadamy się, ale pewną jest zasadą i wartością, że gospodarzem loży głównej powinien być klub, tak? No to jest, uważam, pewna walka o pewne zasady, tak? Jesteśmy gospodarzem i to my decydujemy, oczywiście tam, to nie jest tak, że jakiekolwiek uchybienie dla władz miasta, zostawienie miejscu, to przy nie było, jeżeli chodzi o to, żadnych tam jakby problemów, no ale jest pewna zasada i tu jest uderzające, tak, że gdzieś tam coś, co jest prostą decyzją i mi się wydaje, że nie wiem, tak, pani przyznaje, nie miała żadnego jakby problemu, a gdzieś to się wszystko zacięło, tak, na poziomie przekazywania decyzji wszystkich innych, no to jest ten element, to jest dla mnie poszanowanie tożsamości jakby klubu, tak, czy tak samo jakby zgody, przybijanie się no znowu tam jakby z tym herbem, tak, no przecież on miał zawisnąć przed pierwszym meczem w Ekstraklasie, tak, no później w dniu tam zgoda została cofnięta, no to są te rzeczy, które się gdzieś tam jakby, my chcemy, żeby, no to jest zderzenie, no szanujemy, to jest własność miejska, ale każdy wie, że to jest stadion Widzewa, tak, i myślę, że tutaj powinniśmy być jakby współpracę, czy jakby robić. No, trzeci jakby taki obszar cały czas jakby narzutuje bardzo, no sprawa jakby filmu, który jakby jest oceniany jakby skandalicznie, no więcej wiemy, jest to grupa osób i to dosyć szeroka, która za tym jakby stała i nie możemy dopuścić, tak, no nie możemy dopuścić po pierwsze, że ktokolwiek no, będzie, nie wiem, wpływał na zarząd, jak ma wyglądać, tak, no w klubie wszystkich innych, to jest niedopuszczalne wszystkich innych, no drugie, no oczywiście publikacja czy atak, no taki jaki był, no to nie możemy sobie pozwolić, tak, no na takie rzeczy, także tutaj musimy się też trzymać, jakby uważam, jakby razem jednoznacznie i nie wyjaśnienie tej sprawy, bo naprawdę, no tu jest prezes, myślę, czekał
5 czy 6 tygodni, tak, no nie bez powodu jakby przed złożeniem pozwów, no to liczyliśmy, że jakby no dojdzie do jakiejś chwili refleksji, tak, do chociażby ktoś powie, gest wykona, powie, przeprosi, tak, nie powinno mieć, nie będziemy tego więcej robić, tak, i dla mnie jest to, uważam bardzo mocno, że tego jakby nie nastąpiło, tak, i bez wyjaśnienia tego, no to jest cały czas jakby element pulsujący, bo przecież sprawa jest w sądzie, tak, no Mateusz ma złożoną jakby sprawę w sądzie i jakby to też jakby na relacje rzutuje, czy tak samo dla mnie jest absolutnie niedopuszczalne, tak, no stanowisko, że nie wiem, tak, no, uważam, że to są jakieś chore sytuacje, że zarząd pisał do Makisu pismo, tak, bo wiadomo, że współpraca normalna przecież jest, a nie wiem, ja otrzymałem na to pismo, do mnie była wysyłana odpowiedź przez sekretarza pani prezydent, no to jest naprawdę, to jest jakby chore, tak, tak nie powinno być i jasno to piętnuję, bo tak nie powinna wyglądać jakby komunikacja, czy to powinno być jakby zarząd jest do reprezentacji, jakby i powinna być też normalna komunikacja. I tu jest jakby brakuje udrożnienia. No a w tle mamy całą strategię podejścia do sportu, czy jeżeli mówimy, no to jest, nikt nie oczekuje, że nie wiem, ktoś nam rozbuduje stadion za pół roku, ale fajnie, żeby ktoś z nami usiadł po prostu, tak, i powiedział, dobrze, mamy, widać, bo już, nie wiem, szósty jest sezon, jest pełny, wypełniony, widać, że stadion jest za mały, no to dobrze, żeby ktoś po prostu usiadł i powiedział, dobrze, pomyślmy, co będzie za 5 lat, skończy się tam, nie wiem, gwarancja po 10 latach, tak, no to nawet w takim horyzoncie, tak, ale żebyśmy mogli pewne rzeczy sobie planować, robić, tak, czy gdzieś tam. I to jest ten element, który no, gdzieś tam jakby brakuje, czy dotyczący jakby wizji. Także można powiedzieć tak, no bieżące relacje są, naprawdę proszę mi wierzyć, no nie stawiajmy tak, no tu jest jakby, też nie jest interesem wrzucić się w konflikt, ale nie możemy sobie pozwolić, tak, no, jako gdzieś tam na pewno jakby traktowania i mam nadzieję, że ta refleksja tak też najdzie i gdzieś tam te elementy, no tam mówię, no tu już wracaliśmy do środka, no że miasto będzie normalne, takie jakby element jakby komunikacji, no plus jakby zawsze jakby stawiałem przez przejrzystość, tak, no uważam, że jakby no, powinna być absolutna przejrzystość, tak, jeżeli chodzi o wspieranie, jeżeli są dwa kluby, no to powinna być jasne zasady jakby dotyczące relacji, nie wiem, tam środków wspierania przez spółki miejskie, dotyczące umów, tak, no żeby nie było, bo to powinno być naprawdę no, podwójnie dbane. Także powiedział, jest to no, nazwanie, jesteśmy na siebie zdani, są relacje, no one nie wyglądają no tak, jak powinny być. Musimy do tego się też dopasować, tak, no musimy normalnie jakby też funkcjonować i działać. Pewne elementy nie mamy też wpływu, tak. Pan jako biznesman, człowiek z tego miasta, człowiek przyzwyczajony do innych standardów w biznesie i zachowań. Gdy przyjmował pan wizę, spodziewał pan się aż takich turbulencji? Spodziewałby się pan takich zachowań rodem z czasów słusznie minionych, że tak powiem, takiego bareizmu wręcz bym to nazwał? Czy przerosło pana najśmielsze oczekiwania takie zachowanie niektórych? No, dużo w życiu widziałem, także nie powiem, żeby mnie zupełnie, nie spodziewałem się tego, tak? No, może nauczyłem się już trochę, że nie jest tak, że nie wiem, że było tak, że ktoś powiedział tam, nie wiem, dziękuję, czy fajnie, co potrzeba zrobić, tak, czy gdzieś tam wszystkiego, to nie jest, ale nie spodziewałem się, że takich kłód pod nogi, tak, także pod nogi, no jednak są jakby nam rzucane, także ten element, no, przerósł jakby zdecydowanie no, to, co myślałem i tego zabrakło, no, w tym całym jakby gdzieś tam pomyślę, tak, że oczywiście część jakby sportowa, dołożymy do tego infrastrukturalną. No już nie mówię w tle, bo to naprawdę nie chcę być traktowany, że wyciągam, nie wiem, rękę po pieniądze jakby miejskie, tych wszystkich innych, tylko po prostu też musimy sobie jakby wiedzieć, no jest teraz nowa strategia sportu, tak, poprosiłem na Radzie Sportu, jak wygląda strategia długoterminowa we sportu, no to została teraz spisana, jest ogłoszona, są konsultacje, tak, one chyba będą trwały do połowy jakby stycznia i uważam, że jest ważne, na co można jakby liczyć, tak, no, żebyśmy też sobie wiedzieli, jak na tle po prostu innych klubów, z którymi konkurujemy, też wyglądamy, bo jest pewna przewaga no, konkurencyjna, że nie wiem, Śląsk daje tam 14 milionów, tak, no, z tego milion
płaci tam Śląsk za stadion i później jeszcze z OTA, nie wiem, czy z 4 miliony tam ładowało. Tak? Także, bro, nie oczekuję tego, że Orientarium będzie finansowało. Widzę, że będą takie kwoty, ale mówię, no, ten element, który nam jakby brakuje, czy możliwość promocji, no to pewno, no, kiedyś Gliwice zdobyły tytuł mistrza Polski, no chyba bardzo mocne wsparcie miasta, tak? I jakby to jest też jasne powiedzenie, tak, na ile symbioza może następować, co musimy zrobić, żeby być na przykład jakby wspieranym. No, bardziej mi to kwestie chodzi o przejrzystości, tak? Przejrzystości, jasności i powiedzenia, na co możemy liczyć, jak wyglądamy na tle i takiej no, życzliwości, bo jest wiele nie tylko elementów finansowych, ale po prostu tak tych pragmatycznych, o które na pewno zabierają nam czas i energię. Ale nie spodziewałem się. No jasne, że tutaj te elementy to było coś, co ja powiem tak, no zabieram to multum energii. Tak? No to jest element od początku jakby sezonu. Ja naprawdę dużo radości, takiej wejścia w ekstraklasy, bo od pierwszego meczu, który był jakby organizacyjnie u nas, no przecież tam była też wymiana Murawy, zalanie wszystkich innych jeszcze mieliśmy. Tak? No to są mecze bardzo takie, ta sytuacja taka obciążająca, jakimś wybuchem kompletnym na Legii, tak, gdzie wiadomo, że to jest jakby mecz podwyższonego ryzyka, dużym napięciu, wielu chętnych, którzy dzwonią, którzy chcą się na tym meczu znaleźć, jeszcze taka sytuacja, która była. No i później mnie strasznie boli, tak, ja mam lożę obok, tak, no obok loży głównej, tak, to współwynajmuję jakby to od samego jakby praktycznie początku i gdzieś tam jak patrzę obok, tak, no na tą pustą lożę, no to i pełny stadion obok, no to mnie serce boli, tak, no to jest, tam powinno być wypełnione, powiedzmy, no kreujemy klub, jest oparty też na kontraktach biznesowych, tak, no i to nam strasznie też uderza, tak, że nie możemy tego wykorzystywać, zapraszać tam naszych najważniejszych gości, uhonorować sponsorów, no, zaprosić nowych, no bo teraz nawet troszkę wstyd, tak, no zaprosić, każdy oczywiście naprawne pytanie, dlaczego to jest takie zostawienie, no tam pustego jakby miejsca, no to jest jakby tak boli to wszystko, tak, no powiedział, tak, no nie oczekiwałem wiele, ale nie oczekiwałem, no takiej sytuacji, jaką mamy. No ja zawsze powtarzam, że taka liga jak Ekstraklasa to jest taki swoisty konkurs miast, tak jakby, tak? I miasta rywalizują ze sobą i to nagle zdecydowanie blado, jeżeli chodzi o pomoc miejską, ale już zostawmy to może. Chciałem jeszcze przejść do tej mapy, o której rozmawialiśmy sobie na początku naszej rozmowy i zatrzymać się tutaj przy finansach naszego klubu. Pan to fajnie wszystko nam przedstawił tutaj, jak pan widzi dalszy rozwój klubu. Natomiast ostatnio też zarząd udzielał wielu wypowiedzi, wywiadów i można było wysnuć, przeciętny kibic pewnie mógł wysnuć takie sobie stwierdzenie, że my jako klub w pewnym momencie dojdziemy do szklanego sufitu, nazwijmy to. No bo wiadomo, tak, lóż czy tam skyboxów, jak zwał, tak zwał, mamy ograniczoną ilość. Całej komercji na stadionie także, miejsca na strojach zawodników też, tak, teraz wiadomo, że nowa firma weszła, za co pewnie wszyscy są bardzo wdzięczni, która będzie się reklamowała na spodenkach zawodników od rundy wiosennej. Jak pan tutaj widzi dalszy rozwój, czy będzie, nie wiem, pan szukał jakichś współinwestorów na przykład w przyszłości? No, ciekawy po prostu jestem, jak pan widzi ten rozwój finansowy klubu, czy my mamy szansę doszusować do tej czołówki ekstraklasy, może nie tylko finansowo, bo oczywiście wiemy, że know-how jest ważny i ludzie są ważni i pieniądze to nie wszystko, jak mawiał klasyk. Zarządzanie dobrym klubem, znajomość piłki też jest bardzo istotna, może najbardziej istotna. Natomiast te pieniążki, tak jak pan sam stwierdził, są ważne. Jak pan tutaj widzi tutaj ten segment w rozwoju klubu? Znaczy jasne, no patrząc jakby w budżet, tak, no tak jak było zestawienie, no mamy budżet na poziomie tam 32, no bartery 33 milionów złotych, tak? Jesteśmy w środku stawki. Tak, z takim budżetem. Oczywiście jesteśmy w środku stawki, no zaparkuję pewną jakby też, że budżety, no należy porównywać, na co się składają, tak, bo powtórzę, no są, że tak powiem, pieniądze nieobarczone kosztami, czyli jeżeli ktoś dostaje dotacje z miasta, czy jest sponsor, który jakby płaci, no to przeważnie jakby, że tak powiem, są to jakby bezkosztowe, tak, no. Co innego jest budżet, wyobraźmy sobie, że sprzedajemy, nie wiem, tak, za 10 milionów towarów w sklepie, tak, no i
I wiadomo, że na tym zarabiamy marżę. No, 10%, czyli teoretycznie mamy 10 milionów, no, ale realnie to jest 1 000 000 złotych, tak? To jak dotacja z miasta, no, na przykład, no, ktoś dostaje, tak, no i dostaje, to wtedy jest 10 milionów. Ale można powiedzieć tak, no, rozwój, czyli jesteśmy gdzieś tam w środku stawki. Tak, to troszkę, no, mamy wyższe koszty, wiadomo, organizacji meczów, także jesteśmy troszkę w racji, no, w kilka, bo tego nie widać w tych budżetach, no, no to jest zawsze Wisła Płock, no, to jest, nie jest tak, że ktoś może mieć 90%, nie wiem, na wynagrodzenia, no, po prostu, wiadomo, przychodzi koniec sezonu i tam właściciel, czyli tam miasto dopłaca po prostu, tak, czy sponsor wszystkim innym, także niepewne elementy po prostu jakby nie widać. Jak możemy się jakby przesuwać, no to jeden element jest na pewno, zresztą jak w wszystkich klubach, tak, no bo każdy klub ma naturalną barierę, no, czy ze sprzedaży sklepów, no to ma chyba, to nie zrobimy takiego fundamentalnego, tak, na tym trzeba pracować, ale to są elementy, które, no, nie robią jakby przesunięcia. I na pewno pierwsze to jest jakby prawa medialne, tak, no to zrobi różnicę i bardzo fajnie, jak ktoś sobie otworzy raport Deloitte'a i zobaczy, jak Raków tam ewaluował, no to przede wszystkim jest przesunięcie się w prawach medialnych. Tak, my jesteśmy, można powiedzieć, no, na najniższym szczeblu. No, zobaczymy, bo pamiętajmy, że tak, no, po pierwsze, każde miejsce w górę, no, to są określone mniej więcej 250 tysięcy więcej za każde miejsce, także przesuwanie się, no, następuje. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, miejsce na koniec sezonu, także jest o co walczyć, tak, każde miejsce w tym wszystkim. No, drugie, bardzo silne spremiowanie, no, to co jakby, że tak powiem, promuje Raków, czy wybija, no to konstrukcja jakby podziału środków spraw mediowych, no to jest przede wszystkim pierwsze 4 drużyny. No pierwsza drużyna dostaje blisko 13 milionów, przepraszam. Druga, tam są chyba co 3200, tak 9600, trzecia 6400, czwarta 3200. Także oczywiście w tej sytuacji, na przykład jakbyśmy byli, to jest 6,5 miliona złotych, gdybyśmy, nie wiem, zakończyli sezon na trzecim miejscu, tak, no, żeby mieć wyobrażenie, 6,5 miliona złotych, tak, no to jakby to oznacza, tak, no, nasz najlepszy, nie wiem, gracz nie ma więcej niż milion, tak, to już raz mówiłem, i mniej więcej to są takie w relacji rocznej, tak, powiedzmy, tak. Jeżeli się zastanowimy, ile zarabiają tam, no wiadomo, że jest kontrakt, no teraz rekordowy w Lechu 4 miliony, no ale powiedzmy, no chyba dalej, no to są 2 miliony jakby złotych. Także, no powiedzmy, przesunięcie się w pewnym momencie, jeden element to jest właśnie, no, sam wynik jakby sportowy. Drugi, no to jest jakby też mamy wynik historyczny, który też mnie strasznie boli. No my wynik historyczny to jest coś takiego, wkład w, nie wiem, no ja powiedział, budowę pozycji ekstraklasy, bo nic nie wynagradza klubów, że my mamy, nie wiem, bardzo dobrą frekwencję, czy gdzieś tam oglądalność. Jest tylko przełożenie na wynik historyczny, które są, powiedzmy, miejsca w ostatnich 5 latach. My jesteśmy na 18 miejscu. Tak? Jesteśmy jedynym klubem, który nie był w ekstraklasie w ciągu ostatnich 5 lat. My mamy 266 tysięcy, tak? No przeciętne. Jakby klub ze środka dostaje tam chyba, nie wiem, jak sobie patrzyłem, to 8. pozycja to jest 3 miliony złotych, tak? Mamy teoretycznie, gdybyśmy nie grali w ekstraklasie, no 3 lata, czy tam ileś, no pewnie byśmy dostawali te 2-3 miliony złotych, tak? Nie 260 tysięcy. Także dla mnie te parę milionów, no bo to jest oczywiście coś, co jakby się zastanowimy, co drużynie potrzeba, no to jest drużynie potrzeba, no 3-4 jakby, no, wybitnych graczy. Tak, i Wilopys to też nie był nie wiadomo jaki kontrakt, tak, no to jest jakby te elementy, brakuje nam tych paru milionów, tak, które pozwalałyby nam jakby, także z jednej strony, no to można powiedzieć, no można tym zarobić jakby wynikiem jakby sportowym, tak, i się przesuwać, i to buduje budżet, tak, bo gdybyśmy od tego budżetu dobudowali sobie, no gdzieś tam, nie wiem, z 10 milionów, tak jak na Raków, mamy puchar przecież też 5 milionów, to jest zdobycie pucharu, no to jest, to oznacza, że wchodzimy gdzieś tam, no, powiedzmy w okolicach, nie wiem, no, Raków chyba miał jak przychody, no, 47 milionów w tak zeszłym sezonie, tak, także to są elementy, które można powiedzieć, tak, pierwszy ruch, no to jest po prostu przesuwanie się i można to robić, no, albo systematycznie, czyli budując drużynę, trzą i podpisując jakby graczy, tak, no, gdzie drużyna się jakby tworzy, no drugie zawsze jest dylemat, czy oczywiście wzmocnienie, tak, na ile, czy pieniądze jakby właścicielskie, czy pieniądze, nie wiem, tak, no wypuszczamy obligacje, czy konwertowalne z długim terminem i dzięki temu kupujemy, no, tych właśnie 3 graczy,
czyli po to, żeby wejść na te poziomy, tak? No bo oprócz takiego samego tego poziomu sportowego, co gra w pucharach. Także pierwszy element, no to absolutnie, który powinien pracować klub, no to jest jakby wynik sportowy i przesuwanie się, tak? Stopniowe się przesuwanie, żeby w tym wyżej, no bo te prawa, nie mówię, że oczywiście gra w pucharach, no to jest dodatkowe jakby środki, też bardzo duże, które mogą mieć, tak? No to jest jakby ten element, który jest jakby pierwszym elementem, tak? No drugie, no wszystkie kluby jakby, no te czołowe, no to jest oczywiście z transferów, no widzę, nie zarabiał nic z transferów, praktycznie biorąc ostatnie lata, zresztą bardzo ciężko jest sprzedać zawodnika z poziomu czy pierwszej ligi, wszystkich innych, my musimy być przyzwyczajeni i to robią wszystkie kluby, tak, no to nie ma jakby wyjątku największych, że jeżeli jest pewien gracz, no to są przychody z transferów jakby istotne, tak. Pogoń tam miała 11 milionów za Kozłowskiego, tak, no to jest jakby, no oczywiście najwyższy chyba kontrakt wszystkich innych, bo w reprezentacji, no to są bardzo duże pieniądze, które na przykład pozwalają później, nie wiem, na funkcjonowanie akademii, czy budowę akademii, czy wszystkich innych, także no to jest jakby też jakby powinniśmy dbać, czy mieć jakby z natury rzeczy, to nie jest tak, że będziemy tam handlować, ale wszystkie kluby tym robią, tak, znaczy to jest jakby naturalne, że jeżeli gracz się wybije, to z perspektywy zachodniej, tak, no jeżeli jest arbitraż bardzo duży i gracz dostaje, nie wiem, może zrobić 3-4 razy więcej niż u nas, no to nie jesteśmy w stanie tworzyć, no to wiadomo, że gracz odejdzie po prostu, tak, nie utrzymamy gracza, bo on będzie po prostu zdemotywowany, zrobiony, także przesuwając się, po pierwsze, no to jest jakby dbanie o tą część jakby sportową, tak, którą mówimy. I zawsze jest wysiłek, no to jest zawsze ten dylemat, kto wyłoży, jeżeli jest potrzeba, tak, no czy przyspieszymy, czy zrobimy, czy wyłożymy jakby, no też pieniądze, ale powiedział tak, no jesteśmy na takim etapie, że naprawdę trzeba dograć cały tam scouting, koncepcję wszystkich innych, bo uważam, że same wrzucenie jakby też i pieniędzy, to nie jest tylko kwestia pieniędzy, tak, no, trzeba mieć dopracowane pewne te mechanizmy właśnie scoutingu, kogo się szuka, osób, pewnej koncepcji drużyny, żeby to wszystko zadziałało, tak, no. Pewna penetracja, pewną listę graczy, którzy są, wejście w interakcję, żeby później, powiedzmy, robić to świadome, no bo naprawdę w piłce można przepalić każde pieniądze, tak? I nie ma tutaj, no, tej prostej jakby korelacji, no gdyby tak była, to nie, pan Jakubas jest naprawdę na czołówce, tak? Jest właścicielem Motoru i może naprawdę położyć takie pieniądze, żeby kupić pewnie, no, czołowych graczy, ale to nie działa aż tak, tak? Także pewna jakby też konsekwencja w budowie jest potrzebna i w pewnym momencie, no, potrzeba jest tego elementu, żebyśmy sobie usiedli i wewnętrznie powiedzieli, jak zrobić, żeby do tej drużyny, tak, no też całą ją podciągnąć do góry, tak, i wkomponować, no, takich czterech, że tak powiem, graczy, które będą robili, no, bardzo dużą różnicę. Także to jest jeden element, nie zapominałem, że trzeba pracować, no, widzę, jest rozłożony i trzymajmy też jakby gruntu, tak, także trzeba pracować naprawdę nad wieloma obszarami i szanować wszystkie pieniądze, bo jest to budowa, czyli od sponsorów jakby, no, drobnych, którzy są, do sponsorów, no, też jakby największych, bo w tym jest Widzew, też jakby stoi, no, też tworzy to stabilność klubu, że nie zależamy od jednego źródła, czy nie zależy od pieniędzy właścicielskich. Mówię, no, z mojej strony trafia 2 miliony co roku, tak, no, jest przez to co najmniej jeszcze kolejnych kilka lat jakby trafia, tak. Inne. Ja zarządowi powiedziałem, jeżeli będzie więcej gracz, tylko musi być to gracz perspektywiczny, to ja na pewno się pochylę, czy powiedzmy na takiego gracza dołożę, tylko od razu też jakby zastrzegłem, no nie będzie to finansowanie graczy, nie wiem, 30 tam paroletnich, dla których jest ostatni kontrakt. Okej, rozumiem, że tacy gracze są też potrzebni, ale uważam, że powiedzmy, jeżeli coś mamy robić, czy że też pewnie partnerzy sugerowali, że mogliby do graczy, nie wiem, tak, to jest kwestia konstrukcji takiej, żeby oczywiście nie naruszała tam jakby przepisów, tak, ale myślę, że na tym musimy od kolejnego jakby też sezonu, no, no, się pochylić, czy robić. Także to jest jakby pewna wizja, także no pamiętajmy, że głównym elementem, który przesuwa kluby, jest jakby sport, tak, no, nie oszukujmy się, to jest główny element, czyli sukces jakby sportowy, no też pociąga jakby, to jest zawsze takie pytanie, czy można to przeskoczyć pewien element, czy powiedzmy, no, stopniowo się jakby, no, gdzieś tam wspinać, tak, i mądrze później wydawać pieniądze, które się zarobi. Ale pan, rozumiem, jest zwolennikiem takiego rozwoju systematycznego step by step, tak? Pewnie nie mam tyle pieniędzy, żeby włożyć, powiedzieć, dam tu, tak, no, nie wiem, zbuduję ośrodek za 100 milionów i kupię zawodników, tak, no, nie mam takich pieniędzy, tak, także ja
ja dokładam to, co mogę i będziemy te pieniądze, znaczy jedna jest zasada, tak, po pierwsze, no wydajemy to, co mądrze, to, co mamy, tak, czy ma w określonych ramach finansowych jakby działać, tak, bo zawsze niestety coś nieprzewidzianego może się stać i zawsze jest ryzyko, że nie wiem, no może mieć sytuację, że nie, czterech stoperów na przykład będzie kontuzjowany i będziemy musieli ściągnąć następnych, tak, no co dużo mówić, tak, czy bramkarzy, jak mieliśmy sytuację i w trybie pilnym ściągamy jakby bramkarza, także no nie ma innego, no inne jest takie, że ktoś przyjdzie, tak, i położy pieniądze, no typu w cudzysłowie Red Bull, tak. No, i to jest jakby ten wybór, tak, także no jeżeli ja wolę, jakby jestem nauczony, że to, co zależy od nas, to powinniśmy robić, tak, i ja widzę, co ja mogę ogarnąć i zrobić, nie uchylę się, jak ktoś przyjdzie i powie, położę pieniądze na widzę, sfinansuję graczy, zbudowam ośrodek, proszę, wiesz, ja pierwszy usiądę do stołu, tak, no. Mówię to publicznie, jeżeli tak jest, to może przekazy łatwo mnie można jakby znaleźć, nie ma problemu, żeby ktoś znalazł do mnie kontakt. Nie będę unikał, że jak ktoś powie tak, przeznaczę na ten klub i będę robił, tak? Tylko życie mnie też nauczyło, że nie ma darmowych lunchy takich, no, że tak powiem, też jest mało i oczywiście będziemy w pewnym momencie szukać jakby kapitału, tylko trzeba też jako klub okrzepnąć, dobrze powiedzieć jakby na co się chce, bo wtedy są dopiero jakby też szanse, tak? No a jeżeli ktoś ma sentyment i jest, to niech przyjdzie z tymi, tak, no niech się po prostu pojawi, tak, no przecież była sytuacja jakby bardzo przejrzysta, jeżeli chodzi półtora roku temu i naprawdę, no też mnie troszkę zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jakby są osoby, no też z większymi czy pieniędzmi i mogą się pojawić, tak. Ja wydaję po prostu to, co mogę, tak, i się tego będę jakby trzymał i nie złożę po prostu tutaj no nagle deklaracji, że przyspieszymy i zrobimy, bo mówię, no wydamy, także no to jest jakby taka moja diagnoza i dla klubu ma to też jest w pewnym sensie zdrowsze, tak, znaczy w pewnym sensie, no mówi, nie da się wszystkiego sprowadzić też do pieniędzy, tak, jest to bardzo dla klubu niebezpieczne, tak. Oczywiście, jak najbardziej się zgadzam w tej materii, czyli ucinając wszelkie spekulacje, bo wiadomo, że my jesteśmy dużym środowiskiem i różne plotki, że tak powiem kolokwialnie, mchu i paproci krążą, Tomasz Stamirowski nie dostał żadnej oferty kupna klubu, czy ewentualnie jakiegoś wspomożenia przez jakiś kapitał zewnętrzny, który by miał być współwłaścicielem klubu razem z pana osobą? Nie dostałem żadnej oferty i proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że będę jakby unikał. Ja mam cel jeden, tak? Ja chcę doczekać mistrzostwa kolejnego jakby Widzewa, tak? Jeżeli ktoś może to przyspieszyć, zrobić, to naprawdę usiądę i będę dobrym partnerem, żeby to też jakby zrobić, tak? Bo zgadzam się, że w pewnym momencie no to jest ten dylemat, jak przyciągnąć tych jakby lepszych graczy, czy podjąć jakby ryzyko, tak? No. Proszę pamiętać, że my jesteśmy też w dobrej sytuacji, jak się spojrzy, znaczy ktoś patrzy na Barcelonę, że tam jest miliard, czy nawet więcej długów, tak? No. To jest kwestia struktury długów i oczywiście też jest unikalność, że my funkcjonujemy praktycznie bez żadnych jakby tego zobowiązań. To nie jest tak, że nawołuje i tam bez sensu jakby zrobimy i się później załamiemy, ale pewne mądre sięganie no też po dług jest konieczne, jeżeli chcemy wejść i mieć te pieniądze wartości drużyny, tak? Bo teraz co musimy robić, to budować wartość drużyny, tak? No coraz lepszą drużynę, bo to jest element jakby no też wartości i to jest tak samo inwestycja każda inna kupienia. No ale proszę wierzyć, nie jest tak, że oferty no tutaj leżą na stole i drugiej czy ja gdzieś tam nie usiądę naprawdę do stołu, tak? Bo ten przekaz jakby no też publicznie mówiłem, daje i jest. No. Drugi nie może być też pamiętajmy, że jakby, że tak powiem rozchwiania klubu, tak? Czy powiedzmy na ludzi, którzy patrzą z zupełnie innej strony, bo po prostu też patrząc na realnie, czy nawet obserwowałem sobie z ciekawością, co to się działo w Wiśle jakby Kraków i widzę, że pewne modele nie działają. Jeżeli ktoś ma przystąpić, jakby, no to też jest oczywiście ważne, jest, że tak powiem smart money, czy tam jakby ktoś to coś wnosi, tak? I to jest jakby potrzebne zawsze. Także oczywiście chciałbym się wiązać z osobami, które mają, ale to musi być w pewnym momencie no, spojrzenie w tą samą jakby stronę. No, inwestorzy z zagranicy, no to naprawdę no, też patrzmy na struktury jakby własnościowe, czy w piłce wszystkich innych. No, zagranicy trochę inaczej podchodzą, tak, no. I tu się będzie jakby w piłce, naprawdę są duże zmiany, tak, no, jeżeli chodzi o właśnie też multikluby, no to jest pytanie, jaką się rolę pełni w tym ekosystemie, tak, jak ktoś jest, nie wiem, później właścicielem kilku klubów, czy jest sprowadzonym, no gdzieś tam do marginalnej, tak, dostarczania, ogrywania zawodników, czy ktoś
traktuje, no to są też elementy no, tożsamości, które sobie musimy odpowiedzieć, czym zaakceptował każde środki. No, no, tam była dyskusja dużo o Katarze i wszystkich innych. No, powiem szczerze, dla mnie nie, tak. No, to nie jest tak, że gdzieś tam jakiekolwiek pieniądze, niezależnie skąd jakby przyjdą, tak. No, to jest moja też ocena i jakby takiego, co tworzy jakby coś, klub, z którym się też ludzie później identyfikują, bo my na pewno nie przebijemy PSG i nie oszukujmy się czy wszystkich innych. Także ważne, żebyśmy o to dbali tak po prostu. Jasne, jasne. Mam nadzieję, że wszyscy kibice wyłapali oczko, które puścił pan Tomasz do nas wszystkich o tym ekosystemie. Natomiast Marek jest z nami. Marek, jeżeli masz jakieś pytanie, zapraszam. Dobry wieczór ponownie. Chciałbym się zapytać, jak widzi pan rozwój drugiej drużyny? Czy w przypadku awansu do trzeciej powinniśmy jak najszybciej atakować drugą ligę, czy spokojnie okrzepnąć w trzeciej lidze i jak się nadarzy okazję, to za kilka lat próbować awansować do wyższej klasy, do drugiej ligi? Myślę, że powinniśmy okrzepnąć, tak? No bo pamiętajmy, że celem jakby tak drugiej drużyny jest przede wszystkim przygotowywanie graczy. Także wynik, jeżeli chodzi o trzecią ligę, no to uważam, że możemy później grać środek, czy gdzieś tam jakby wyżej, no awansując jakby do drugiej, no to myślę, że byłoby duże jakby po pierwsze duży przeskok jednak też kosztowy i ta drużyna by zaczęła kosztować i za duża byłaby presja, że jeżeli chcemy na przykład ogrywać młodych, a tu chciałbym iść, no to miałoby problemy z utrzymaniem. Także przez najbliższe kilka lat uważam, po pierwsze powinniśmy wejść do trzeciej, bo jest to już poziom jakby taki, w którym można graczy ogrywać, czy pójść na wypożyczenie ewentualnie, ale to już do poziomu pierwszej ligi, bo to już uważam, że czy druga, czy trzecia, to nie ma jakby różnicy. I drugie z premedytacją nastawić, żeby to było jakby młodzi gracze, no bardzo dużo dominują, no patrząc z nimi, jak gramy z Bełchatowem teraz, no to naprawdę tam nie widać młodzieży, tam jest jakby doświadczony, także uważam, że struktura powinna być, no przede wszystkim młodzi, ich celem jest ogrywanie i kilku graczy, no idealnie, tak jest Mąka, tak związany z klubem, którzy pełnią taką rolę, no po pierwsze też wzmocnienia, no drugie ten przekaz jakby też jest jakby no, na samym boisku, także ten wariant jest mi jakby bliższy, tak? Także nie uważam, że na siłę, żeby się pokazać z perspektywy jakby klubu, to nie uważam, że najbliższe tam 5 lat, żeby jak najszybciej się znaleźć w drugiej, byłoby naszym jakby celem. Dziękuję. Cały czas zachęcamy was, jeżeli macie jakieś pytania do większościowego udziałowca Widzewa, to jest jeszcze do waszej dyspozycji. Niedługo będziemy kończyć. Pan Tomasz już z nami jest blisko 2 godziny. To może zapytam pana w ten sposób. Czy jak pan przejmował Widzew, to jak pan sobie to wyobrażał wszystko? To takie spełnienie marzeń, młodości, tak? Żeby przejąć ten klub? Czy takie dążenie do tego, że ja pokażę wszystkim, że ten Widzew można poprowadzić w sposób bardzo dobry, osiągnąć z nim sukcesy i tak pan wspominał, kiedyś tam w jakiejś może nie tak odległej przyszłości świętować te 5. Mistrzostwo Polski. Znaczy to nie jest tak, że sobie że tak powiedzieć nie znam, no być właścicielem, tak? Znaczy, myślę, że jakby obserwując świadomie tak ze strony jakby biznesowej, bo ja jestem, mówię, z biznesu, no to tak naprawdę bycie właścicielem klubu piłkarskiego to chyba jedna z bardziej niewdzięcznych jakby pozycji, tak? No bo można powiedzieć tak, no pierwsze to jest tak naprawdę wiadomo, że jest cel sportowy, to nie da się jak w biznesie no, wszystkiego zaplanować punktu A do B, tak? No. Drugie zawsze jest, jakby chce się więcej, także to nie jest, można pójść, no, osiąść na laurach no, i spocząć. No, drugie to jest zawsze duży stres, tak? No, czasami wolę się oglądać meczek bez jakby, to są naprawdę duże rzeczy oglądanie, niż się stresować, co tam się zadzieje, jeżeli chodzi o organizację, czy wszystkich innych tych elementów. Tak? No, z drugiej strony jest to nasz Widzew, tak? Znaczy, i w pewnym momencie, no, myślę, że wyszła taka sytuacja, tak, że gdzieś tam jakby uznałem, że jakby po
pierwsze myślę, że był taki moment dla Widzewa, że to nie jest tak, że myśmy opadli, to jest daleki od jakby takich jakby stwierdzeń, ale myślę, że mielibyśmy dosyć istotny zakręt, tak? No gdzieś tam takie ryzyka, że w pewnym momencie, no, czy frekwencja, czy oczywiście no, od sponsorów tak samo, no ten odpływ był bardzo duży, tak? No bo to już trochę po tych jakby sezonach nam zabrakło. Także w pewnym momencie, no dla mnie to było jakieś poczucie, że fajnie, żeby to jakby funkcjonowało, no bo i trzeba to się zebrać i mam no pewnego też jakby wiedzę i zarówno no gdzieś tam jakby ogólną, tak, no jeżeli chodzi o prowadzenie, tak, bo moje doświadczenia są przede wszystkim jakby z biznesu, no to jest jakby inwestowanie w różnego typu jakby branże, firmy, tak, i jakby ich rozwój, tak, to jest natura tego, co robię i w pewnym sensie, no przekładając do klubu piłkarski, też jest jakby, widzę, jest cały czas był od zera budowany, skończyliśmy pewien etap, no i teraz jest ważne, żeby wnieść się następny, także można powiedzieć, no to jest taka kompilacja i jakby chęć, no myślę, że każdy z nas no, nie jest widzewiakiem, jakby, no, nie można klubu też zostawiać, tak, no, to jest jakby każdy z różnego poziomu, tak, no, ja akurat byłem bliżej tego wszystkiego, tak, no miałem okazję obserwować przez uczestnictwo, nie wszystkie moje jakby rzeczy się przebijały, czy zawsze, no to stwierdziłem, że okej, jestem za tym, że jeżeli chce się coś robić, trzeba postawić za tym swoje pieniądze i jestem też przyzwyczajony do podejmowania jakby decyzji, tak, także no to jest jakby, nie jestem typem, można powiedzieć, właścicielaniem celebryty, czy na mnie bardziej, że tam, nie wiem, slanie fotek i później umieszczanie, zresztą nie mam Instagrama, czy wszystkich innych, no to jest tle, to jest takie poczucie satysfakcji, no to się robi wszystko dla tych kilku momentów, tak, no w życiu jest ważne, że to sięgając jakby rok, no to sięgamy parę jakby chwil, tak, czy z całego życia, czy z roku, czy z ostatnich tam lat, no na pewno ten rok wynagrodził, no ja nie ukrywam, że jakby tam mówię, że jakby to, co się ten mecz z Podbeskidziem, to naprawdę został w pamięci, tak, no to było fantastyczne, no myślę, że nasze wspólne święto, tak, bo miałem gdzieś w pamięci poprzedni awans i znowu jak oglądałem te mistrzostwa, no to też sobie jakby wróciłem pamięci do naszego jakby awansu i pomyślałem, kurczę, jak fajnie, że to był naprawdę taki widzewski awans w tym ostatnim jakby meczu z takimi emocjami, które się jakby pamięta i pewnie, że mam marzenie, żebyśmy no wznieśli jakby wspólnie, myślę, że bo tak samo jak na Murawie, ile było przyrząsów i wszystkich i to byłby nasz wspólny cel, żeby doprowadzić ten klub do mistrzostwa, tak. Doprowadzić no też określoną pracą, bo wtedy się jakby no też bardziej jakby docenia. Jeżeli będą okoliczności, że można szybciej, to robimy. No to nie jest tak, że nikt będzie się oglądał i czekał, że tam upłynie ileś lat, tak. No, no ale to mówię, no róbmy wszystko, żeby się pewne okoliczności jakby zbiegły, żebyśmy sięgnęli, żeby ten klub jakby wrócił, bo drugim etapem jest jakby zniesienie, czy to będzie Puchar Polski, czy jakby mistrzostwo, no to jest czymś, do którego powinniśmy dążyć, a po drodze nie zgubić tego no, naszego klubu, tak, żeby to był klub, z którym się po prostu ludzie chętnie identyfikują, tak, no chcą być, to jest wartościami, który jest aktywnym, tak, no to mi się marzy, że gdzieś tam jakby nie przeszacowuję, bo wiem, że gdzieś tam jest, ale dla wielu jest to ważne, tak, no i dla mnie tak samo, tak, no i ja sobie patrzę, no dla mnie to był właśnie ten klub, w którym kiedyś, pamiętam jak powstawał, tak, jak była ta identyfikacja, jakie naprawdę, no dużo Polski, nie tylko ze względu na jakby sukcesy, ale sposób gry, tak, styl gry, no to mimo, że zostało, tak, i gdzieś tam pamiętam, także że to było porwanie nie tylko dlatego, że Widzew tam chodził w pucharach, czy wszystkich innych, czy zdobywał mistrzostwa, czy wiceś mistrzostwa, ale to był określony, fajny styl, fajny charakter, ludzie, którzy to przyszli, którzy się też przebijali, którzy nie mieli kompleksów, tak, i to jest coś, co chciałbym, jakaś tam cząstka, żeby cały czas jakby tego były. Czasy się zmieniają i pewno, że nie ma co tutaj jakby, no tutaj to już trzeba dopasowywać, ale gdzieś tam część tego, żeby cały czas jakby była. No tak, zgadzam się, jak śpiewała kiedyś jedna kapela ze Śląska, w życiu piękne są tylko chwile. To właśnie o te chwile chciałem jeszcze dopytać, jak zmieniło się życie Tomasza Stamirowskiego, od kiedy został większościowym udziałowcem Widzewa? Nie wiem, odczuwa pan to idąc po prostu prozaicznie jak zwykły Kowalski po bułki do sklepu, że ludzie zaczepiają, proszą o kilka zdań, pytają, autografy, jakieś zdjęcia? Nie, no nie jest tak, że nie mogę się ruszyć, znaczy myślę, że prowadzę, no się cieszę z tego, że normalne życie i jakby w tym zakresie to się nic jakby tak nie pozmieniało.
No, są takie sympatyczne, no wiele momentów, bo kiedyś naprawdę się raz ubawiłem, jak ktoś nie wiem, mi zaczepił jak biednej i się tam, czy przy Ikei się pytał, o to nie wiedziałem, że właściciel sam robi zakupy. No naprawdę mnie to bardzo ubawiło, także że gdzieś tam jakby takie momenty no, są sympatyczne, kiedy gdzieś tam rozmawiamy, tak, czy kiedy sobie o widzewie i to jest takie normalne, no cieszymy się, jest sukces, cieszymy się, martwimy, kiedy przegrywamy, no co możemy robić, tak, to jest, także tutaj wiele mnie takich, no, sympatycznych też jakby momentów jakby spotkało, no chociaż wiadomo, no to jest też związane jakby z tym, że to był dobry okres piłkarsko, tak, no to jest jakby, no, ale myślę, że to jest jakby pod tym kątem, no to jest, a to drugie, no ja prowadzę aktywne życie zawodowe, no to jest też jakby na klub tyle, ile mogę, no poświęcam, pamiętajmy, że jakby no tutaj absolutnie, no myślę, że jest jasny też podział i jakby zarząd ma naprawdę no, dosyć dużo, ma autonomię, jeżeli chodzi o działania, tak, uzgadniamy pewne rzeczy, też jestem tam, kiedy trzeba, no dużo klub widzę jakby od tyłu, także wszystkie obszary, no myślę, że tam jakby są znane, ale operacyjnie, no to jest jakby też, no tyle, ile czasu, no to jakby poświęcam, nie jestem w stanie jakby, no to nie jest moja rola, tak, no to nie jest też rola właściciela, żeby był wszystkim dublował zarząd, czy tam wchodził w całość, tak. Myślę, że to jest zdrowo jakby też podzielone. Panie Tomaszu, to ja na koniec zapytam o Daniego Ramireza, czy to prawda i jeżeli tak, to czy żałuje pan bardzo, że prawdopodobnie się nie uda? Znaczy nie, no transferu nie będzie, także no tutaj strona jakby, no, no gdzieś tam był sygnał jakby najpierw z PZPN-u, że jest okej, okay, no ale tutaj u źródła, tak, czyli u regulacji UEFA, no są jednoznaczne, że mecz Superpucharu jest traktowany jako mecz jakby tego sezonu, w związku z tym nie można grać w trzech klubach i jakby odpada jakby transfer, tak, czyli no zawodnika można ściągnąć, ale groziłaby albo dyskwalifikacja jakby, znaczy walkovery, tak, no albo po prostu by siedział, to co oczywiście jest bez sensu, żeby gracza jakby ściągnąć, no. Drugie, znaczy, no, ja trochę spędziłem, znaczy, bo w sensie jakby każdy transfer na końcu gdzieś tam trafia do mnie, także no, miałem pewne jakby wątpliwości, tak, no troszkę jakby, jeżeli chodzi o czy dynamikę, rolę, może bym pewne inne elementy, ale rozumiem jakby pewną logikę, znaczy, no to jest jakby bardzo dobre umiejętności jakby techniczne, jak też jakby przedstawione jakby cały jakby scouting, no myślę, że zawodnik też chciał, co jest ważne, tak, no chciał tu jakby przejść i szkoda, tak, no bo to wydawało się, że będzie i w tym środku wzmocnienia, no przydałoby się też nam, tak, no było parę meczy, że widać było, czy chociażby tam, no, jak tam mieliśmy drugą połowę, czy jak Gliwica graliśmy, czy z Miedzią, no troszkę ten środek jakby jakaś owoczy grasz, który jakby też fragmenty jakby, no czy podań, czy strzały ze środka, także no tutaj bardzo wierzę w Julka i uważam, że fajnie, żeby też jakby no tutaj zeskoczył i mam nadzieję, że doczekamy się jego bramek, ale na pewno tam rywalizacja też z przodu by się jakby przydała. No ale taka rzeczywistość, wydaje mi się, że temat jest po prostu zamknięty, tak. A jeszcze może dopytam, jak pan już tak wspomniał o tym transferze i o tym, że finalnie i tak każdy transfer trafia na pana biurko, musi pan go zaakceptować oczywiście jako właściciel klubu. Czy zdarzyło się panu przez ten okres postawić weto na jakiś transfer albo powiedzieć wprost przeciwnie, że do pionu sportowego na przykład, że ten zawodnik mi się podoba i chciałbym go widzieć w naszym klubie? Nie, mieliśmy pewne jakby dyskusje, czy pewne z mojej strony, znaczy można powiedzieć tak, ja szanuję, ja mam zaufanie, uważam, że do pionu jakby sportowego, wiadomo, uważam, że Tomek Wichniarek jakby do tej pory pokazuje, że można mu dać kredyt jakby zaufania, wiadomo, że scouting z tyłu też się jakby no, wspomaga, także mamy bardzo fajne już jakby wspomaganie, no przecież Mateusz też jakby się orientuje, tak jest w piłce i wszystkich innych, tak, no, także można powiedzieć, co do walorów czysto sportowych, to nie było sytuacji, no, miałem pewne uwagi, są wiadomo, że po pierwsze no zawsze trzymam jakby no, te finanse, bo mamy dobrze poukładany jakby no, budżet na drużynę, wszystkich innych, no, te koszty dodatkowe, bo czasami się w piłce ludzie tam gubią, czyli no, dobre policzenie, ile no, wszystkie elementy za podpis, za inne, no, to tworzy też jakby całościowy budżet, także moja rola jest jakby no, też jakby pilnowanie, no i drugie no, pewne patrzenie, czy tak, no, żeby nie było sytuacji na naszym doświadczenie, czy mówię, no po kontuzjach wszystkich innych, no to jest istotne, tak, kiedy możemy ryzyko brać, czy też zachowania, no i
też mówię, daję jasny przekaz, tak, ja nie chcę na siłę też graczy, którzy widać, że powiedzmy, nie wiem, tak, no dużo elementów, że jesteśmy, nie wiem, którymś tam kompletnie wyborem, że to przyjdą, jak się gdzie indziej złapam. No naprawdę duża preferencja, jeżeli grasz, widać, że chce tu być, czy zrobienie, no to też się bardzo mocno patrzę od tą stronę, no trochę się znam od psychologicznej czy inne, żeby też jakby wspomóc. Także można powiedzieć tak, do tej pory nie mieliśmy takich, nie pamiętam, były dyskusje, tak, i kilka transferów jakby, ale to było jakby, to nie jest tak, że przez względu na moje jakby weto, czy wszystkich innych, to raczej wcześniej jakby chodziło, że jednak z pewnych opcji było rezygnowane. I drugie, nie podsyłam, także no pewne kontakty nawiązuje, czy byłem tam, jasne, że na przykład transfer room był w Madrycie, że sfinansowałem i to uczestnictwo i tam będziemy jeździć i teraz też w Berlinie jakby był dział jakby wszystkich, to też nawiązujemy i w kilku też uczestniczyłem, także oczywiście buduję sobie to też jakąś tam sieć, żeby no być jakimś świadomym, czy tak samo wśród jakby, także już trochę się w tej piłce, że tak powiem, to nie jest tak, że będę się mądrzył na temat jakby gracza, bo tutaj są jakby lepsi, ale trochę jeżeli chodzi o same warunki funkcjonowania, czy czysto takie jakby elementów, no to też już mam jakieś tam swoje zdanie. Ale myślę, że to mamy zdrowo poustawiane, tak? Także no to jest jakby gdzieś tam, jakby przede wszystkim musi sekwencyjność, jest pion sportowy, no później zarząd, później jakby zresztą mamy to ustawione, no z mojego poziomu, że tam już zgoda jest rady na końcu, tak, na większe transfery, a w ekstraklasie no praktycznie każdy transfer już jakby wchodzi w zakresie większych transferów. A zaskoczył pana biznes piłkarski czymś, jak pan wszedł do tego świadka piłkarskiego i zobaczył to wszystko już tak od środka naprawdę, od kuchni? Znaczy, czy zaskoczył, znaczy zaskoczył mnie, że jakby ludzie z bardzo często jakby nie rozumieją finansów kompletnie i to stąd może jakby na gdzieś tam od poziomu czy Barcelony czy innych, ale myślę, że to jest jakby gdzieś tam taka duża pokusa, żeby po prostu sobie, że tak powiem, pohasać, tak? I szczególnie no, w klubach, które są własnością jakby nie wiem, miejską czy wszystkich innych, tak? No to jest jakby, no gdzieś tam widzę, że pewną dużą nieracjonalność, tak? Znaczy gdzieś tam jakby decyzji, które no szkodzą, także jeden, drugie, widzę pewne rzeczy strukturalne, tak? No gdzieś tam patrząc jakby z tej piłki, no to jest jakby wprowadzanie, czy chociażby z tym, no, mam duże wątpliwości, co na przykład regulacje, jeżeli chodzi o młodzieżowców, tak? No uważam, że ten przepis, no to jednak się sprowadza do tego, że wielu graczy no po prostu siedzi tych młodych zamiast się ogrywać, tak, no gdzieś tam w słabszych klubach, czy klubsze kluby, lepsze kluby trzymają tych lepszych, tak, no ale i tak nie grają, tak, no. Powiedzmy sobie szczerze, no Raków jakby woli pewnie zapłacić, niż grać młodzieżowcem, tak, no to jest, ma tam bardzo znikome, także to jest ten drugi element, który jest, no i taka jakby pewna chęć, no ta infrastrukturalna, no to powinno być rozwiązane, tak, bo tu jest jakby, myślę, że to jest jakby przedłuża. Także, ale nie, no wszyscy mówią, ja się spodziewałem oczywiście, no z taką losowość u wszystkich innych, okej, okay, no to jest jakby wkomponowane w tą grę. No, na dłuższą metę jest jednak korelacja, jak ktoś się spojrzy, no to jakby w 90 wypadkach, no wygrywają kluby, które są mocniejsze, jakby organizacyjnie, finansowo, one się mogą posypać, tak, w danym sezonie, czy można, nie wiem, słabszy klub może naprawdę, no, wypali, może zbierze zespół i przez jeden sezon mu się go uda utrzymać, niż zostanie rozkupiony później, ale na dłuższą metę jest ta korelacja jednak między racjonalnością, gdzieś tam pewnymi rzeczami, także to jest takie jakby spojrzenie, no na pewno presja jest olbrzymia, tak, no tu jest jakby bez wątpienia, no patrząc jakby, jak widzę, jak tak później, no gdzieś tam jest bardzo ważne, żeby szybko wrócić do równowagi, tak, no, żeby nie być tak, że jesteśmy, nie wiem, przegrany mecz i później wszyscy dochodzą wiele dni do siebie, tak, rozpamiętując to, co się zadziało, bo to jest ważne oczyszczenie głowy i zrobienie, że się dało z siebie wszystko, to uważam, okej, okay, no trzeba przeanalizować, zrobić co się lepiej, no ale nie wpadać w taką spiralę, tak, bo często tak jest, że jak idzie seria negatywną, to ona się po prostu kontynuuje, no bo to po prostu jest bardzo duże obciążenie mentalne z tego, co jakby też jakby widać. Panie Tomaszu, to takie ostatnie pytanie z mojej strony przed zakończeniem. Biorąc pod uwagę tą pierwszą rundę, bardzo dobrą w wykonaniu Widzewa, to jakie miejsce na koniec sezonu pana usatysfakcjonuje? To znaczy, no, mamy taką pozycję, jaką mamy, punktów uzbieraliśmy całkiem dużo. Wiadomo, że zespół zrobił więcej chyba niż powinien, natomiast na to się składa wiele elementów, chociażby postać trenera, ale tak biorąc pod uwagę wszystkie te elementy i to, w jakim kierunku idziemy,
Gdzie spodziewa się pan na koniec sezonu Widzewa i przede wszystkim jakiej pozycji pan by oczekiwał, tak? Jako kibic i może jako właściciel? Znaczy to jest bardzo trudne, to jest mentalnie takie, znaczy ja nie chciałbym, że tak powiem, zapomnieć o gdzieś tam na tym początku, gdzie byliśmy na początku jakby sezonu i cały czas, że jakby no jak patrzę sobie na Miej czy na Koronę, no to jednak rola Beniaminka jest wbrew pozorom jakby trudna, tak? I też żebyśmy nie odjechali. Także uważam, że cały czas ja się naprawdę będę cieszył, jeżeli pierwszy cel, czyli osadzenie się stabilne i z tyłu to pokazanie, tak, że nie jesteśmy tylko no, gdzieś tam, tak, żeby się gdzieś tam jakby prześliznąć, tak, i grać tylko na gdzieś tam tu 0-0 wszystkich innych. To jest to dla mnie strasznie ważne, żeby mentalnie sobie powiedzieć, okej, ja się też będę cieszył, tak, że jeżeli powiemy sobie zrealizujemy. No, jest pewne, no patrzyłem expected points, jesteśmy tam na 7 czy 8, tak, no, parę elementów. Jest naprawdę cienka granica między trzecim, tak, byśmy przegrali z Koroną, mielibyśmy 7 miejsce, tak, także to jest jakby ten element, no wiadomo, że jakby złapanie się jakby w czwórce, tak, byśmy tu byli, czy to, co jest dodatkowymi, no to był mega sukcesem, tak, no, także każdy może sobie powiedzieć, że to byłoby pewne, no, ale myślę, że tak, no najważniejsze jest tak, że jeszcze raz to powtórzę, żebyśmy walczyli o zwycięstwa, tak? Jeżeli będziemy walczyli w każdym meczu o zwycięstwa, to jest najbardziej istotne. Zresztą no, to jest ten element, że ja akurat no, dosyć jestem jakby spokojny. Patrząc na trenera, też patrzyłem w Górniku Polkowice, miał awans i jak była walka do ostatnich tych, żeby jednak te mecze to nie było tam jakby na laurach, że już jest awans czy wszystkich innych. Tak? Także to jest też jakby pewna mentalność, żeby budować, że będziemy jakby walczyć, tak? Czyli ja jestem spokojny, że ten pierwszy cel, bo tak powtarzam sobie, utrzymanie i naprawdę pamiętajmy, że najpierw musimy to jeszcze mieć, tak? To jeszcze chwilkę tam jakby zabierze, no to, że nie będzie tak, że będzie później, no to spoczywamy na laurach i nie walczymy, bo jestem stuprocentowo przekonany, że patrząc na drużynę, czy wszystkich innych, że naprawdę chłopaki wiedzą, że mają o co walczyć, tak? Myślę, że też poczuli to jaką radość sprawiają, tak, ile osób jakby no to wszystko obserwuje i zobaczmy. Także no, nie stawiam czegoś takiego, że sobie mentalnie ustawiam. Uważam, żebyśmy naprawdę no, realizowali i pewnie jakbyśmy powtórzyli rundę. W sensie nawet nie chodzi o miejsce, ale chodzi o zaangażowanie, czy gdzieś tam tą walkę, pokazanie się, bo nawet w tych pierwszych meczach no, my graliśmy dobrze, tak. No. Tam żałowałem strasznie punktów, ale to były bardzo fajne mecze, tak. No. Z wszystkich i jakby od Pogoni, tak, no gdzieś tam z tą Lechią, którą przegraliśmy, no strasznie tej Legii żałowałem do tej pierwszej połowy, czy tam później już ta końcówka, że nie strzeliśmy tej szybciej bramki, tej nieuznanej, tak, bo myślę, że było bardzo ciekawie. No to są takie elementy, ale to były no, naprawdę mecze pasjonujące. To nie jest tak, że gdzieś tam się przyszło i no gdzieś tam odbębnili ten mecz, tak. Chyba Zabrze jedynym takim meczem było, gdzie naprawdę zagraliśmy słabo. No tam chyba troszkę byłem w Zabrzu, także no to jest jakby na pewno z jednej strony to można powiedzieć, jak mam, gdzie była najlepsza dla drużyny przeciwnej atmosfera, to było Zabrze. Nie zdziwiłem się, że tam, nie wiem, Zabrze było, dlaczego przegrało z Rakowem tam chyba w sparingach, tam bardzo wysoko chyba w przerwie i tam, nie wiem, 6-0 czy wszystkich innych, no ktoś tam powiedział, a tam nie było kibiców, tak? I faktycznie, no to jest, jakby jak sobie wyobrażałbym stadion Widzewa, no to naprawdę no taki jak w Zabrzu, no oczywiście dodatkową trybuną, której tam nie ma, tak? Mają 3 trybuny, 4, no ale konstrukcja i atmosfera, no to było super. No drugie tak się ułożył, no Podolski, no parę, jasne, można dywagować tam pokrycie wszystkich innych, ten mecz się ułożył, na pewno patrząc na statystyki, my zasługiwaliśmy też w drugiej połowie, to niesprawiedliwe było 0-3, tak? Także no to bym powiedział, to nie było tak, że tam okej, okay, powinien być remis, ale też nie jest tak, że zupełnie tam mieliśmy i trochę ten wynik też myślę, że powinien być, mieliśmy naprawdę sporo sytuacji, jak patrzyłem później na statystyki wszystkich innych, które są sobie też oglądałem, no to tam powinno być jedną czy dwie bramki i absolutnie powinniśmy jakby strzelić, bo dominowaliśmy, no ale w pierwszej no faktycznie, no to były takie akcje, zostawienie czy no znowu dywagowanie, czy Podolskiemu jednak no też widać, co znaczy precyzyjny strzał. No, kilka takich elementów, czy z Legią, no, mieliśmy tak, że gdzieś tam zostawienie, precyzyjny strzał, no i
I myślę, że no, na tym też wiem, że raczej drużyna też pracuje, żeby no, gdzieś tam nie dopuszczać. Zresztą fajnie było chyba widać w drugiej części sezonu, że w takiej sytuacji jak była z Lechią, no to nie dopuszczaliśmy tak, że tam zawodnik wszedł i nam trzepnął po prostu tak, no, powiedzmy, no tam bez blokady. Tak, no, to są też pewne nauczki, które powinniśmy wyciągać. Ale jeszcze... A jaki mecz Tomaszowi Stomilskiemu najbardziej się podobał, który był według pana wizji piłki, którą ma grać widzę, był najbliższy ideał? Znaczy nie było takiego jakby jednego, który powiedział jest idealny, tak? Także no to każdy mecz miał swoją jakby można powiedzieć, no mecze, które przegraliśmy, no wbrew pozorom na przykład z Pogonią i z Lechią uważam, że kurczę, no to były dobre mecze, tak, no zresztą chyba i Radomiakiem, no to są zresztą statystyki na strzał przy wszystkich innych z Radomiakiem, no myślę, niesamowite, tak, jak to było. Także dosyć równo się to rozkładało, tak, no na pewno mi się podobało, jak się poukładał mecz czy Wisła Płock. No Wisła Płock naprawdę grała super, tak, strzeliśmy bramkę i tam później to 15-20 minut, no to uważam, że najlepsze, jakie gdzieś tam jakby widziałem przeciwnej drużyny, tak, no to jest środek, był imponujący Wisły Płock jak grali, ale fajnie, że potrafiliśmy, naprawdę widać było obronę, tak, zagęszczenie wszystkich innych te elementy, które sprawiły, że potrafiliśmy jakby przetrwać i to nie jest tylko nastawienie defensywne, ale potrafiliśmy, że tak powiem, to jest wola zwycięstwa, że jak jest szansa, no to idziemy czy z kontratakiem, czy z wszystkich innych, także ja bym sobie wyciągnął z tych wszystkich meczów no naprawdę taką kompilację, no ciągle czekam na taki idealny mecz, no oby to gdzieś tam na przykład na Łazienkowskiej, tak, no bo tego jeszcze nam brakuje, no też będą ważne, no jeszcze nie mamy też jakby z tymi silniejszymi drużynami, no jednak zdobyliśmy też tylko jeden punkt, tak, z Pucharowiczami, no troszeczkę nam jakby brakuje, ale myślę, że też no, nabieramy doświadczenia, no, zobaczymy jak się poukłada, tak, ale nie ma takiego jednego, patrząc jakby na tą rundę jakby ekstraklasową, czy gdzieś tam wcześniej, no to jest no, naprawdę fajne takie rozłożenie z każdego momentu, czy bardzo mi, no mówię, fantastyczne Bartka Pawłowskiego, dwa strzały, czy jak takie, jakie w Białymstoku, czy u nas jak strzelił ten słynny centrostrzał, no to zostają w pamięci, tak, także dużo z takich elementów, które gdzieś tam jak Nunes jak wrzucił tam Sanchezowi i był ten jakby też strzał, no także kilka elementów naprawdę bym sobie w pamięci wyciągnął, które są budujące, ale to nie był tak, że tak powiem jeden idealny mecz. No tak, nie mamy nic przeciwko, żeby ten idealny był na Łazienkowski, tak jak pan sobie życzy. My także podpisujemy się obydwoma rękoma pod tym. Ja myślę, że myślę, że będziemy powoli kończyć. Jest godzina 22:15. Wyczerpaliśmy. Pan Tomasz, ja dzisiaj w roli słuchacza bardziej na to się nastawiłem, natomiast myślę, że wyczerpaliśmy dużo tematów. Pewnie moglibyśmy rozmawiać kolejne 2 godziny i 15 minut i pewnie jeszcze dłużej, bo myślę, że pan Tomasz jest pasjonatem i to słychać w każdej minucie jego wypowiedzi, także tutaj bez znaczenia, ile ten podcast by trwał, to pewnie by się nigdy nie zakończył, także myślę, że to jest godzina odpowiednia z mojej strony i ze strony Widzę w Redrum i oczywiście ze strony Sławka, to bardzo dziękuję panie Tomku za przyjęcie zaproszenia, jednocześnie życzę zdrowych i wesołych świąt, no i szczęśliwego nowego roku i jak najszybszego Mistrzostwa Polski, bo często pan o tym wspomina i mam nadzieję, że to się spełni jak i dla pana, tak i dla nas, jak i wszystkich kibiców Widzewa, także mam nadzieję, że jeszcze nadarzy się taka okazja, może po jakimś sukcesie, aby pan pojawił się tutaj i abyśmy mogli wspólnie poświętować sukces łódzkiego Widzewa. Także dziękuję bardzo z mojej strony i życzę dobrego wieczoru. Jeżeli chciałby pan coś powiedzieć do kibiców na Twitterze, to jak najbardziej to jest dobra chwila. Jasne, no chciałbym przede wszystkim podziękować, tak, znaczy no to za bycie z klubem, no bycie jakby też jakby w tym gorącym okresie przedświątecznym, no że jesteśmy tutaj razem. Powiedział tak, no moim marzeniem jest, nie zawsze wszyscy są jakby wymieniani, ale wiem, że za wieloma rzeczami, które się robi dla klubu, no stoi wiele osób i działań i naprawdę tym osobom, jeżeli czasami są jakby pominięte czy niewymieniane, no ale naprawdę ja to doceniam, tak, no nie chcę tutaj jakby mówić, bo tą listę swoją też jakby mam i tak naprawdę wszystkim osobom, które jakby wspierały klub, które były z klubem, tak, które też pomagały, to serdecznie dziękuję. No, mam nadzieję, że będziemy jak budować, żeby jak najwięcej moglibyśmy robić jakby razem.
No i jasne, życzmy sobie no, tych jakby dobrych emocji, tak, żeby gdzieś tam nacieszyć się tym, co jakby było, no i sobie życzyć, żeby no, sportu są emocje, tak, no Mistrzostwa Świata wyraźnie jakby to pokazały, żeby ten widzew nam te emocje przynosił i żeby no, było jak najwięcej radości z tego, co robimy. Także dziękuję serdecznie za bycie z klubem, serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowych i wesołych świąt.